Na 45. sesji Sejmiku. Bardzo proszę o spokój. Proszę Państwa, proszę o spokój. Dużo, dosyć dużo dzisiaj jest osób i ciężko się mówi. I zanim przyjmiemy porządek, nie ma co prawda pana Cezarego Siślukowskiego, ale chciałbym w Państwa imieniu złożyć mu wyrazy współczucia z powodu śmierci ojca. Myślę, że jak przyjdzie, to jeszcze raz to ponowimy. Państwo dostali proponowany porządek. Czy są jakieś uwagi do porządku? Nie słyszę. Chcę powiedzieć, że wpłynęła bodajże dwa wnioski o zmiany w składach osobowych komisji. Radni z niektórych rezygnują, do jednej komisji kultury chcą się zapisać i dlatego proponuję, wnioski, że chcę powiedzieć, wpłynęły w terminie, więc proponuję, tutaj taka jest sugestia biura sejmiku, w punkcie 16a, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w składach osobowych komisji sejmiku i województwa podlaskiego. Czy są jakieś inne wnioski? Nie ma. W związku z tym najpierw sprawdzimy kworum i wtedy będziemy w ramach przyjęcia porządku właśnie przyjmowali lub nie ten punkt i cały porządek. Czy jest jakiś problem tam? Nie, już ja z telefonu się nie czy wszyscy są zalogowani? Ja właśnie pewnie będzie lepiej z telefonu, bo to się wylogowuje. No jestem, potwierdzam. Proszę Państwa, pierwsza sprawa to jest właśnie rozpatrzenie wprowadzenia projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w składach osobowych Komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego. Proponowane to jest w punkcie 16a. Proszę o biuro sejmiku o przygotowanie głosowania w sprawie przyjęcia do porządku. Wszyscy już się zareagowali, więc jesteśmy w trakcie głosowania za przyjęciem tego punktu do porządku. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Czy wszyscy już zagłosowali? Nie słyszę, żeby ktoś nie zagłosował. Proszę podać wyniki. 20 za, przeciw 0, wstrzymała się 1 osoba, 3 osoby nie głosowały, nieobecne 4 osoby. Stwierdzam, że sejmik postanowił przyjąć do porządku obrad ten punkt w miejscu 16a. Teraz będziemy przyjmowali cały porządek. Proszę przygotować głosowanie. Zarządzam głosowanie nad przyjęciem porządku. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę podać wyniki. Stwierdzam, że porządek został przyjęty. 24 osoby za, 3 osoby nie głosowały. 3 osoby nieobecne, więc to daje tą sumę 30. Porządek został przyjęty. Panie Przewodniczący, mówię do pana Cezarego Siślukowskiego. Chcieliśmy tutaj w sali właśnie wyrazić współczucia z pana sytuacją rodzinną.
Zamykam punkt przyjęcie porządkowe, przyjęcie protokołu z 44 sesji Sejmiku. Czy są uwagi do protokołu? Nie widzę. Zarządzam głosowanie za przyjęcie protokołu 44 sesji Sejmiku. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę podać wyniki. 26 za, jedna osoba nie głosowała, 3 osoby nieobecne. Stwierdzam, że Sejmik przyjął protokół z poprzedniej sesji. Przechodzimy do zamykam ten punkt, przechodzimy do następnego punktu. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku za ubiegły rok, druk 762. Czy jest na w sali osoba, nie wiem, czy już namianowana, czy pełniąca obowiązki inspektora, czy upoważniona? Bardzo proszę, pani inspektor. Tutaj do mównicy, bo myślę, że kilka słów się nam należy, jaki jest według tutaj instytucji, którą pani reprezentuje, stan sanitarny w województwie. Witam Państwa, Szanowny Panie Przewodniczący. Dziękuję za umożliwienie mi zabrania głosu. Więc tak jak spotkaliśmy się na posiedzeniu Komisji Zdrowia w dniu dzisiejszym, przedstawiłam Państwu zagadnienia, które zostały podsumowane w ocenie stanu sanitarnego za ubiegły rok. Muszę powiedzieć, że te nasze działania były skupione głównie na opanowaniu pandemii. Ten obszar był głównie pilotowany, natomiast pozostałe działania też były, ale troszeczkę w stopniu okrojonym. Jeżeli chodzi o nadzór kontrolny, więc głównie były interwencje i polecenia, dezyderaty głównego inspektora sanitarnego. Natomiast te działania, jeżeli chodzi o kary pieniężne, głównie były za nieprzestrzeganie obostrzeń. Wiemy, że było rozporządzeń dużo dedykowanych w tym czasie i myśmy to wszystko musieli pilotować i egzekwować. Nie ukrywam, że oprócz właśnie tych działań epidemicznych, czyli zwalczanie epidemii, też prężnie prowadziliśmy nadzór nad bezpieczeństwem żywności. Tu też były podejmowane działania, ale głównie z skarg. Też prężnie działaliśmy, jeżeli chodzi o nadzór w zakładach pracy. Nie mogliśmy sobie pozwolić na jak gdyby opuszczenie tego obszaru. Przeprowadzane były kontrole, były wydawane decyzje administracyjne. Natomiast jeżeli chodzi o higienę komunalną, głównie się skupiliśmy na hotelach, chociaż wiadomo, że mieliśmy lockdown, ale niektóre były do dyspozycji służb, tudzież wspierających te działania. No i oczywiście głównie nadzór był nad wodą, nad jakością wody, jeżeli chodzi o higienę komunalną. Natomiast ważną sprawą też było pilotowanie procesu nauczania i wychowania. Tutaj wiadomo, że
połowa roku była niestety, jak gdybyśmy nie działali czynnie, ponieważ był lockdown i placówki były zamknięte, mówiąc kolokwialnie, ale dyspozycje szły od nas i też sprawozdawczość prowadziliśmy. Natomiast drugie półrocze, czyli rok szkolny 2021-2022, więc przystąpiliśmy aktywnie już do swoich działań. No oczywiście działania też promocji zdrowia były podejmowane. Tu było duże wyzwanie, jeżeli chodzi o wprowadzanie tych działań takich edukacyjnych. No żeśmy sami niektóre materiały opracowywali, dostarczaliśmy placówkom, jeżeli tylko one w tym czasie funkcjonowały. Natomiast też opiniowaliśmy projekty, bo wiadomo, że instytucje, które planują różnego rodzaju przedsięwzięcia budowlane, też składają do nas dokumenty w sprawie opiniowania. Wydawaliśmy tego typu opinie. Ogólnie, jeżeli chodzi o stan sanitarny ubiegłego roku, więc myślę, że odsetek obiektów, w którym stwierdzono naruszenia przepisów, wyniósł 9,28% i był porównywalny z latami poprzednimi. Nie ukrywam, że troszeczkę mieliśmy jak gdyby niedopełnienie, dopracowanie, jeżeli chodzi o oddział ochrony radiologicznej, ponieważ 2020 no, był takim rokiem, kiedy został ogłoszony stan epidemii, pandemii na świecie. I jeżeli chodzi o nadzór w podmiotach leczniczych, no nie wszystkie urządzenia, które były dopuszczone, które zaczęły funkcjonować, ja mam na myśli urządzenia, które wytwarzają pola elektromagnetyczne, nie miały naszej opinii, naszych zgód, naszych pozwoleń. Więc jeżeli w 2020 mieliśmy takie zaistniałe sytuacje, to w 2021 uruchomiliśmy się prężnie z nadzorem kontrolnym i wszystkie staraliśmy się dokonać kontroli nadzorowych i wszystkie tego typu urządzenia wyeksponować i aby było dopełnienie dopracowania dokumentacji. Natomiast jeżeli chodzi może o stan aktualny pandemii, proszę Państwa, te zachorowania, które są w tej chwili, to są zachorowania o łagodnym przebiegu i tych badań wykonujemy zależy, jeżeli chodzi o województwo, różnie w ciągu doby i 500, ale są takie dni, że 200 czy 100. No tu zapewne Państwo wiecie, że część korzysta z testów antygenowych, które są dostępne w aptekach, ale proszę Państwa, w związku z tym, że te objawy są łagodne i nawet niejednokrotnie chorzy z objawami grypopodobnymi nie zgłaszają się do lekarza, tylko na podstawie testu antygenowego zachowują samoizolację 7 dni. Więc w związku z tym, że nie ma takich przypadków o burzliwym przebiegu, tych zakażeń mamy mniej. Myślę, że tutaj ważną sprawą jest, że jeżeli chodzi o sekwencjonowanie, to ważnym aspektem jest, że nie następuje dalsza mutacja. Cały czas się obracamy w obrębie typu omikron i powstają kolejne podtypy. Tu trzeba zaznaczyć, że jeżeli chodzi o województwo nasze, podlaskie, więc uodpornienie szacujemy, że jest, jeżeli chodzi o uodpornienie, profilaktyka w postaci szczepień, około 48% osób jest uodpornionych.
też, proszę Państwa, te wszystkie fale, które były, oprócz tego, że mieliśmy ewidencję w systemie EWP, czyli wszystkie wyniki pozytywne są odnotowywane, wpisywane, dużo osób też przeszło stan chorobowy tak bezobjawowo. I w związku z tym, że tą populację mamy w jakimś odsetku uodpornioną, więc ten przebieg jest teraz łagodny i tak jak zaznaczyłam, dzięki temu, że nie ma kolejnej mutacji, tą sytuację mamy na ten moment jak gdyby o przebiegu łagodnym. Niewiele jest osób poddawanych hospitalizacji. W ciągu tygodnia no mamy, nie mogę powiedzieć, że nie mamy zgonów, to są 4-5 zgony w województwie, ja cały czas mówię o województwie podlaskim. Chorują i umierają głównie osoby starsze i z chorobami współistniejącymi i osoby niezaszczepione. Gdybyście Państwo mieli jakieś zapytania, to bardzo proszę. Proszę o opinię Komisji Zdrowia. Opinia Komisji pozytywna. Otwieram dyskusję. Ja mam pytanie, ponieważ nie widziałem, żeby ktoś się zgłaszał, takie, bo jest zgłoszenie. Jest? Tak. A, blisko to nie widzę. A faktycznie. Przepraszam. Proszę, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Pani inspektor, ja mam pytanie, może nie do końca odnoszące się do materiału, który pani przygotowała i przedstawiła, natomiast trochę do sytuacji aktualnej, bo płyną w mediach informacje, zresztą no, prawdziwe, o tym, że w związku z wybuchem wojny na Ukrainie no wzrosło zagrożenie, nazwijmy potencjalnie skażeniem radioaktywnym i że w związku z tym nasze państwo podejmuje pewne działania, które miałyby zabezpieczyć ludność przed skutkami tego typu skażeń. Rozumiem, że oczywiście Państwowa Inspekcja Sanitarna jest to w jakiś sposób włączona, więc pytanie jest moje, właśnie czego my się możemy spodziewać i na czym ma polegać ta, nazwijmy, profilaktyka czy przeciwdziałanie ewentualnym skutkom takich skażeń. Tu się coś mówi o rozdawaniu jodu, czy też o jakby tam jakichś informacjach dotyczących, gdzie mamy się chować, gdzie się ukrywać w razie tego typu wydarzeń. Czy mogłaby Pani nam to przybliżyć, jak to wygląda w naszym województwie? Bardzo dziękuję za to pytanie. Oczywiście nasz jest w tym bardzo znaczny współudział. My jesteśmy jednostką wspierającą działania pana wojewody. Jeżeli chodzi o profilaktykę, więc powiem jasno, że w ramach profilaktyki, nie wiem, tutaj są osoby, które też może przeszły Czarnobyl w 1986 roku, wtedy był podawany płyn Lugola. Niejednokrotnie późno otrzymywaliśmy ten płyn. Natomiast teraz jesteśmy przygotowani na podawanie jodku potasu. To jest preparat w tabletkach i my zabezpieczamy Każda właściwie instytucja, która jest pod nadzorem pana wojewody, otrzymuje w ostatnim czasie informacje o odbiorze z centralnej bazy rezerw tego typu preparatów. No i gdyby coś się zadziało, to tak jak powiedziałam, decyzja należy do pana wojewody. My mamy swój współudział i ogłaszamy komunikat i wtedy ewentualnie każdy, bo dzieci powyżej 12 roku życia i osoby do 60 roku życia, dwie tabletki jodku potasu są serwowane. Czyli muszę Państwu powiedzieć, że od początku wybuchu wojny
czyli od 26 lutego, kiedy cotygodniowe mamy spotkania z głównym inspektorem sanitarnym, ten temat się przewijał i oczywiście działania pana wojewody są od dawna podejmowane. Natomiast no teraz ta sytuacja jest taka dosyć no troszkę napięta, powiem, i będą dysponować tymi preparatami, tym preparatem samorządy. Natomiast no już trochę na ile przedtem rozmowy były takie bardziej w ścisłym gronie, no to myślę, że teraz mogę powiedzieć, bo też i ostatnio media donoszą o tego typu działaniach i o tym preparacie. Proszę, pan Kondraciuk. Dziękuję bardzo. Ja mam takie pytanie bardzo ogólne. Czy państwo jako tutaj inspektor sanitarny wojewódzki macie jakieś problemy ze współpracą z wojewodą bądź głównym inspektorem, dlatego że jako specyficzna instytucja, która podlega dwóm organom, bo to jest administracja zespolona, czy tutaj nie występują jakieś problemy, które tak no, przeszkadzają działaniu? Pytam o to na bazie chociażby ostatnich wydarzeń związanych z rybami w Odrze, gdzie rzeczywiście ten podział kompetencyjny był taki nie do końca wyraźny i dzisiaj nie wiadomo, kto tak do końca za to odpowiada. Dziękuję. Dziękuję. Ja zwolnię panią z odpowiedzi. Powiem dlaczego. No pani ma przełożonych i trudno, żeby... No dobrze, no ale w niezręcznej bardzo sytuacji pani inspektor jest. Ja mogę odpowiedzieć, jeżeli pan przewodniczący pozwoli, to ja odpowiem, ponieważ proszę państwa, wiemy, co się wydarzyło z rzeką Odrą, natomiast kiedy u nas się pojawiły problemy też lokalne, mieliśmy problem troszeczkę z rzeką Supraśl, mieliśmy też śnięte ryby martwe w kanale augustowskim, mieliśmy w niektórych jeziorach, więc te działania były od razu podejmowane. Jeżeli chodzi o dezyderaty merytoryczne, wiadomo, że główny inspektor sanitarny od razu do nas kierował. Te działania były podejmowane nie w zależności od pory dnia pracy, tylko mieliśmy spotkania różnie w różnych godzinach popołudniowych. Natomiast spotkania z panem wojewodą też były dosyć konstruktywne i te działania były podejmowane. Ja na przykład, jeżeli chodzi o inspekcję sanitarną, ścisłą nawiązałam współpracę z Wodami Polskimi i z Wojewódzkim Ośrodkiem Ochrony, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska. I te zdania, które myśmy wysyłali zarówno do pana wojewody, czyli do Wojewódzkiego Zarządzania Centrum Kryzysowego i do głównego inspektoratu sanitarnego, chociaż mówię, że to była u nas namiastka tego, co się działo z rzeką Odrą, więc ta współpraca uważam, że była jak najbardziej poprawna. Może ja teraz zadam pytanie, bo pani inspektor, jest sprawa tego typu, że generalnie w naszym województwie brak jest rzeczoznawców, którzy opiniują projekty budowlane pod względem sanitarno-epidemicznym i tutaj architekci czy biura projektowe muszą korzystać no, z innych województw po prostu. Bo dlaczego to tak się dzieje, to bardzo bym prosił, żeby pani wyjaśniła, czy jest możliwa zmiana tego stanu, bo to bardzo utrudnia proces inwestycyjny. Ja rozumiem doskonale, że mogą być problemy, jeżeli chodzi o opiniowanie. No, co prawda na naszym terenie nie ma za dużo tych rzeczoznawców, ale nabycie kompetencji, uprawnień to jest sprawa danej osoby i musi przejść odpowiednie przeszkolenie, zdać egzamin i wtedy te prawa są nadawane.
Ja natomiast, jeżeli chodzi o wojewódzką stację sanitarno-epidemiologiczną, nasz nadzór zapobiegawczy cyklicznie organizuje szkolenia i jak najbardziej ja zdaję sobie sprawę, bo widzę, że pojawiają się te same nazwiska drugi rok, a nie ma napływu nowych osób. Myślę, że to chodzi tylko o przejście odpowiedniego przeszkolenia. No ja się nie zgodzę z tym. Wydaje mi się, że praktycznie może tylko uzyskać uprawnienia były pracownik sanepidu. Innej możliwości nie ma i w szczególności, jeżeli to będą na przykład w służbie zdrowia, no to nie znam innego przypadku, żeby to osoba jakby spoza z ulicy poszła i uzyskała te uprawnienia. Wiem, że tematyka jest dosyć, no, dosyć trudna i być może niektóre osoby nie podejmują się tego typu wyzwań, a opinia pana przewodniczącego, no, jest jak najbardziej prawidłowa, bo te osoby, które są na naszym rynku, w naszym województwie, no to kiedyś tam miały kontakt z inspekcją sanitarną, co prawda może nie do końca, ale faktycznie tak jest. Czy są jeszcze jakieś inne pytania? Proszę, pan Pilecki. Ja chciałem zapytać o transport takich towarów, jak na przykład pszenica czy inne pochodzące z Ukrainy. Czy państwo też wykonujecie jakieś badania w tym zakresie na etapie, nie wiem, odtlenia czy odprawy? Nie. Jeżeli chodzi o inspekcję sanitarną, więc zależy, jeżeli docelowo jest transport przeznaczony do nas, to tak, ale jeżeli to jest tylko tranzyt, więc nie uczestniczymy. Natomiast tu nie ukrywam, że duży boom jest na przejściach granicznych województwo lubelskie i województwo podkarpackie. My akurat mamy jedną stację graniczną i na ten moment nie mamy tego typu odpraw. Dziękuję bardzo. Ponieważ nie widzę tu więcej zgłoszeń, więc przejdziemy do głosowania uchwały, która brzmi w sprawie przyjęcia informacji Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku za ubiegły rok. No i tutaj paragraf pierwszy stanowi, że przyjmuje się informację za ubiegły rok stanowiącą załącznik do właśnie uchwały. Czy jesteśmy gotowi do głosowania? Tak. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę podać wyniki. 27 osób za, brak głosu, jedna osoba, nieobecne dwie osoby. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Zamykam punkt czwarty. Przechodzimy do punktu piątego. Rozpatrzenie Dziękuję projektu. Bardzo. Dziękuję pani inspektor. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej województwa podlaskiego za lata 2022-2040, druk 772. Tu widzę, że już właściwa osoba jest na stanowisku, to znaczy właściwa, to znaczy jest upoważniona przez zarząd, czyli pan skarbnik. Bardzo proszę pana skarbnika w imieniu zarządu o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, panie marszałku, szanowni państwo. Jak widzicie państwo, tym razem zmiana pierwotna jest większa niż autopoprawka i może ja omówię takie najważniejsze rzeczy, które są w tej zmianie. Więc Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich rezygnuje z takiego przedsięwzięcia jak łapy, rożki, woćki, budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich numer 682 i 680, wydatki majątkowe. I w tym momencie jakby kasuje w roku 2022 100 milionów 200 tysięcy złotych oraz w 2023 152 miliony 12 tysięcy złotych, z czego własne środki to 78 milionów 837 tysięcy 874 złote. Kolejne wprowadzane są takie, PZDW wprowadza również dwa nowe przedsięwzięcia i tak jedno to jest
przebudowa drogi wojewódzkiej nr 677 na odcinku Konarzyce-Śniadowo. Tutaj jest błąd, bo wpisane jest wydatki bieżące, oczywiście są to wydatki majątkowe. Z budżetu województwa na tą drogę wydamy 2 miliony 635 tysięcy, natomiast 50 milionów pochodzi z programu Polski Ład. W autopoprawce jest druga nowa inwestycja wprowadzana, jest to budowa obwodnicy Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 678. Całość tej inwestycji jest szacowana na 45 milionów, z czego wkład własny to 18 milionów złotych, natomiast z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 27 milionów złotych. Jeszcze myślę, że dosyć ważną informacją jest przesunięcie budowy ulicy Ragenisa. W tym roku planowano wydatki w kwocie 10 milionów złotych. Natomiast PZDW rozpocznie przetarg dopiero pod koniec roku. Cała inwestycja będzie realizowana w roku 2023 i tak jak tłumaczył pan dyrektor PZDW, 2024. Jest taka możliwość, nie grozi to utratą dofinansowania na tą całą trasę Białystok-Supreszl. Jeżeli są jakieś pytania, to oczywiście postaram się odpowiedzieć. Proszę mówić od razu autopoprawkę. A to już mówiłem, bo to jest ta nowe zadanie, czyli budowa obwodnicy Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej. 678, to jest 45 milionów, z czego 18 z budżetu. Otwieram dyskusję, proszę o opinię Komisji Skarbu i Finansów. Pozytywna. Czy są zgłoszenia do dyskusji? Nie widzę. A pan Kondasiuk, przepraszam. Proszę. Dziękuję bardzo. Ja takie dwa drobne pytanka. Mianowicie tutaj przy wprowadzeniu zmiany w przedsięwzięciu pod nazwą projekt Promocja Gospodarcza Województwa Podlaskiego, pod nazwą Podlaskie Naturalna Droga Rozwoju, wydatki bieżące, jest taki zapis w uzasadnieniu. Konieczne jest dostosowanie wydatków wykazanych w wieloletniej prognozie, ale wcześniej tutaj też się mówi o tym, że w jednej zakładce, że zostały zwiększone, zaraz gdzieś to miałem, tam jest mowa o tym, że w związku ze wzrostem limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 14 tysięcy. Z czego to wynika? Czy to zarząd wprowadził tą podwyżkę 14 tysięcy, tam prawie 15? A drugie pytanie w zasadzie to jest taka prośba. Mówił pan o likwidacji tego zadania budowy i rozbudowy dróg wojewódzkich 682 i 681 i tutaj w uzasadnieniu mamy taki zapis, że na taki stan rzeczy zasadniczo wpłynęła postawa potencjalnego wykonawcy. I tutaj to też w zmianach w budżecie jest, że te działania, jakby powtórzenie tego przetargu i tak dalej, zostały określone określeniem, że te działania będą dalsze prowadzenie jako działania irracjonalne. Ja tutaj proponuję zastąpić słowem na przykład nieskuteczne, bo działania w potocznym tego słowa znaczeniu irracjonalne no, mają takie znaczenie, jako jest to synonim bez sensu i głupoty, więc ja bym z uwagi na to uzasadnienie zastąpię to innym słowem. Jasne. Bo to tak jasne, nieładnie brzmi jasne, po prostu. Rozumiem, panie. Dziękuję. Oczywiście. Natomiast tutaj przy tym promocja gospodarcza województwa podlaskiego, Podlaskie Naturalna Droga Rozwoju, wydatki bieżące, to ja rozumiem, pan dyrektor Dąbrowski tutaj jest, to jest jego jakby projekt, ale to jest po prostu zwiększenie limitu wydatków w 2022, przesunięcie z 2023, tak? W wyniku jakichś procedur, które państwo... No z 23, tak? Tak, tak, bo całość programu nie zmienia wartości. Tutaj o ile chodzi o te 14 763 zł. Bo to są dwa różne. Tu o złotówkę to jest projekt standardy obsługi inwestora. A o 14 tysięcy to jest promocja gospodarcza województwa podlaskiego. To jeśli jestem przy głosie, a pan również i potem będzie pan zmiany w budżecie omawiał, to tutaj mówimy o tych zmianach przy tych dwóch drogach, prawda? Czyli tutaj chodzi generalnie o obwodnicę Łap. Mamy zmniejszenie o kwotę
100 200 000 jako limit wydatków w roku bieżącym i tak. W przyszłym roku jest to kwota 152 milionów. Tak, natomiast w zmianach państwo zmniejszacie to w roku bieżącym o 100 tysięcy i tutaj brakuje mi... O 100 milionów, przepraszam, ale brakuje mi 200 tysięcy. Gdzie ta kwota 200 tysięcy się podziała? Bo tutaj no, nigdzie nie znalazłem w tych zmianach w budżecie kwoty 200 tysięcy, tylko jest zmniejszenie o 100 milionów. Wszystko zostało już wyjaśnione? Nie ma innych pytań, zarządzam głos. A Cieśl Lukowski, no to się pojawia w ostatniej chwili później. Ja patrzę na tablicę, nie ma, nagle jest. Już chcę przejść dalej, no proszę bardzo. No, no tak od 5 minut czekam na udzielenie głosu. 3 sekundy teraz pokazuję. Nie, panie przewodniczący, proszę uważnie obserwować tablicę. Panie skarbniku, nie wiem, czy to do pana będzie właściwe pytanie, ale tutaj też jest pan marszałek, to myślę, że może pomoże w tym wyjaśnieniu. Otóż moja uwaga dotyczy tej inwestycji, właściwie komentarz dotyczy inwestycji rozbudowa drogi wojewódzkiej 677 na odcinku Kanarzyce-Śniadowo. Mówię to w kontekście innej drogi wojewódzkiej 655 Suwałki-Raczki. Otóż kiedy oddawana do użytku była droga ekspresowa Suwałki-Raczki, wówczas część, no i obwodnica Augustowa, wówczas część tej drogi na terenie powiatu augustowskiego została przekazana władzom powiatu augustowskiego, starostwu powiatowemu do zarządzania. Natomiast druga część, czyli Raczki Suwałki, jest to droga wojewódzka, która cały czas jest zarządzana przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich. No i w momencie, kiedy 2 lata temu tutaj w ramach dyskusji nad budżetem województwa wnioskowałem o to, żeby podjąć tam prace remontowe na tej drodze numer 655 Suwałki-Raczki, wówczas już usłyszałem od pana marszałka wyjaśnienie, że no w związku z tym, że ze środków państwa zbudowano drogę ekspresową, w związku z tym mieszkańcy powinni z niej korzystać, nie ma żadnego uzasadnienia ponoszenia jakichkolwiek nakładów na tę drogę, a wręcz wskazane jest przekazanie tej drogi powiatowi suwalskiemu. No jak pokazuje życie, minęły 2 lata, droga nie została przekazana powiatowi suwalskiemu i nie dziwię się, że powiat nie jest nią zainteresowany. Natomiast no, nie zostały też podjęte żadne prace remontowe czy modernizacyjne. Jaki jest stan drogi, to świadczy o tym już liczne artykuły medialne, informacje medialne o tym, że rzeczywiście jest spękana, zniszczona i nadaje się naprawdę do generalnego remontu. Tymczasem jakby w kontekście tych stanowiska pana marszałka i informacji, które przekazywał wówczas przy tej dyskusji, bardzo dziwne jest to, że nagle znajduje się tutaj środki i to w bardzo dużej wysokości 50 milionów na drogę Kanarzyce-Śniadowo, która de facto jest bardzo podobną drogą, ponieważ również jest pozostałością, czy jest częścią drogi wojewódzkiej, która leży równolegle do świeżo zbudowanej drogi ekspresowej Łomża Śniadowo w kierunku Ostrowi Mazowieckiej. I tam nagle się pieniądze znajdują w takiej olbrzymiej kwocie i nikt tutaj nie mówi o tym, że nie przekazywać tą drogę powiatowi łomżyńskiemu. Natomiast planowane są nakłady również z naszego budżetu i z tego programu. Ja uważam, że wszystkie drogi powinny być traktowane jednakowo i jeżeli nasza droga w części północnej Raczki, Suwałki no, nie doczekała się do tej pory takiego wsparcia, a doczekała się droga Kanarzyce-Śniadowo, to oczekuję i będę wnioskował tu przy następnej debacie przy okazji budżetu województwa na przyszły rok, żeby to zadanie modernizacji drogi Raczki-Suwałki również się tam znalazło i myślę, że tutaj musi pan marszałek przyznać do tego, że albo mamy jednolitą politykę, albo po prostu jedni są lepsi, drudzy gorsi. Dziękuję bardzo. Proszę, panie marszałku. Czy po pierwsze należy zauważyć, że kwestia natężenia ruchu wygląda tam w ogóle inaczej? Wręcz bym powiedział, że to jest 10 do 1, jeśli chodzi o tą drogę łomżyńską, a kwestię drogi do Raczek. Ja tylko wspomnę, że za czasów
tego Zarządu Województwa Podlaskiego, jeśli chodzi o remonty dróg, to kwoty, które przeznaczamy, są, można powiedzieć, historyczne. Takich kwot nigdy nie było. Cały czas idzie z naszego budżetu po 55, 50, a nawet i więcej milionów złotych na remonty tych dróg. Bardzo bym chciał, żeby wszystkie drogi zostały wyremontowane. Oczywiście, jeżeli taki wniosek wpłynie do budżetu, to będziemy go analizowali, ale sytuacja pod względem natężenia ruchu, pod względem tego, co się znajduje przy tej drodze, jest trochę różna i tutaj należałoby to przeanalizować bardziej dogłębnie niż tylko tak powierzchownie, jak pan przewodniczący to zrobił, bo są spore różnice między tymi drogami, ich obciążeniem, ich kwestią, co jest położone, jaka jest zabudowa. Tam jest wielu przedsiębiorców w kwestii dotyczącej drogi Łomża-Śniadowo i tak dalej, i tak dalej. Także tak, no tu pan marszałek Olbryś jeszcze podpowiada. Także troszeczkę inaczej wygląda ta sytuacja. Oczywiście, jeżeli byśmy powiedzieli droga wojewódzka i droga wojewódzka, to oczywiście tak, to są dwie drogi wojewódzkie. Ale trochę inny jest stan faktyczny, jeśli chodzi o tą drogę. Oczywiście, jeżeli taki wniosek wpłynie, będziemy analizowali w ramach nowego budżetu na 2023. Nie mogę tylko się zgodzić z tym, że nic na tej drodze nie jest robione, bo specjalnie rozmawiałem teraz z dyrektorem PZDW, czy coś jest. Oczywiście nie tyle, ile powinno być, być może, tak, bo należałoby zmienić tą nawierzchnię, ale są roboty prowadzone tak, żeby droga była bezpieczna i przejezdna. Także rozumiem, że no, nie udało się jeszcze za czasów tego zarządu wszystkich dróg wyremontować, tak, żebym trochę apelował o cierpliwość. Być może, jeżeli pan radny taki wniosek złoży w przyszłym budżecie, no będziemy się zastanawiali i go analizowali. Pan Pionek, proszę. Szanowni Państwo, ja myślę, że remont tej drogi, drogi Śniadowo-Konarzyce, jest jakby swoistym zadośćuczynieniem społeczności tej części powiatu łomżyńskiego. Powiem z jakiego powodu. A mianowicie droga Śniadowo-Konarzyce razem z obwodnicą Konarzyc jeszcze za czasów marszałka Dworzyńskiego została wpisana do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Wszystko wskazywało na to, że będzie wykonywana. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich podjął już działania i to bardzo zaawansowane. No niestety w wyniku reperkusji na rynku następny zarząd zdjął tą drogę z finansowania w ramach Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego i dzisiejszy remont tej drogi, bo to tak naprawdę nie budowa nowej drogi, tylko remont tej drogi przede wszystkim przywraca ją do stanu użyteczności, bo ona jest zdewastowana. Tam się odbywał ruch połowy województwa do Warszawy. A druga sprawa, to co powiedziałem, jest to jakby zadośćuczynienie tego, że w jakiś, nie wiem, wydaje mi się, że nawet może w sposób nieuzasadniony do końca została z listy RPO zdjęta. Dziękuję. Dziękuję. Panie marszałku, no proszę. Tylko kwestią wyjaśnienia, oczywiście nie nasz zarząd zdjął ją z regionalnego programu. Ale ja powiedziałem następny, pan nie jest następny. Ale ja chciałem tylko i wyłącznie uściślić, że pan nie sprawa została, nie ten przepraszam, sprawa została wyjaśniona, nie ma innych zgłoszeń. Zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania projektu uchwały wraz z autopoprawką. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2040? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę podać wyniki. za 25, wstrzymała się jedna osoba, dwie osoby nie głosowały, dwie osoby nieobecne. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Zamykam punkt 5. Przechodzimy do 6. Projekt uchwały sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa podlaskiego na bieżący rok. Proszę pana skarbnika.
Panie Przewodniczący, Panie Marszałku, Szanowni Państwo, więc to jest bardzo obszerna zmiana, podobnie jak w WPF-ce z niedużą autopoprawką. I tutaj takie może największe kwoty omówię, jakie są w tej zmianie. To jest kwota dofinansowania, dofinansowanie PKS Nowa kwotą 3,5 miliona. Spłata ujemnego wyniku szpital w Choroszczy to jest 2 miliony 700, częściowa spłata. Ponad 5 milionów jest na służbę zdrowia, między innymi samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Śniadecja 500 tysięcy, szpital wojewódzki Suwałki 60 tysięcy, białostockie centrum onkologii 500 tysięcy, dziecięcy uniwersytecki szpital kliniczny to jest 1 700 tysięcy, to jest dodatkowo już raz Państwo zdecydowali się dofinansować i teraz to jest ta druga część kwoty. Wojewódzka stacja pogotowia ratunkowego 186 tysięcy w Łomży i pogotowie ratunkowe w Białymstoku 100 tysięcy. Również 1 200 tysięcy dla szpitala wojewódzkiego kardynała Wyszyńskiego w Łomży. Kwota 1 100 tysięcy to jest dofinansowanie Szalmentu, 80 tysięcy to dofinansowanie Agencji Rozwoju Regionalnego, znaczy podniesienie udziałów Agencji Rozwoju Regionalnego w Łomży. Na podwyżki również podobne kwoty, 2,5 miliona ponad dla jednostek kultury i 2,5 miliona na wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. To są takie najważniejsze kwoty. Tutaj pan radny mówił o tej drodze i tam jest zdjęcie dochodów na 100 milionów złotych, bo te dochody nie wpłyną, to są dochody unijne, natomiast 200 tysięcy było zabezpieczone w budżecie województwa i te 200 tysięcy, z tego co rozumiem, pan dyrektor wykorzysta w tym roku w działaniach inwestycyjnych, między innymi tam jest chyba podwyższenie obwodnicy Ciechanowca o 2 miliony. Dobrze rozumiem, panie dyrektorze? Nie słyszę. Znaczy nie, mi chodzi o zdjęcie 100 milionów w WPF-ce, 100 milionów 200 tysięcy, a w budżecie, zmianie budżetowej 100 milionów. Te 100 milionów to jest zdjęte z dochodów, my tego nie wypracujemy, natomiast 200 tysięcy to jest w budżecie województwa i pan dyrektor przeznacza to na inne działania po prostu. Temu stąd jest ten rozjazd między WPF-ką a zmianą tą bieżącą. Tak. Otwieram dyskusję. Proszę o opinię Komisji Skarbu i Finansów. Pozytywna. Czy są zgłoszenia do dyskusji? Ja się zgłoszę i się spytam taką rzecz. Mianowicie, bo tu jest zwiększanie o kwoty, a nie podano kwoty, która po zmianach będzie w tej chwili. Panie Przewodniczący, ale o którą kwotę chodzi? Mogę zerknąć? No wszystkie pisze się o kwotę, zwiększa się. A bo to jest... W takiej formie jest zmiana zrobiona, o kwoty, tam nie ma do. Jeżeli potrzeba, to będziemy taką kwotę, informację też zamieszczać. W tabeli jest do tej zmiany. Tam są kwoty dochodów, kwoty wydatków, zmniejszenie przed. Dziękuję. Czy są inne pytania? Pan Pilecki, proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Ja chciałbym poruszyć kwestię PKS-u. Na co? Dokąd zmierzamy? Co z zobowiązującymi pożyczkami, które poręczeniami, tak, których udzielaliśmy? Pan prezes PKS-u jest chyba na sali, to ja może go poproszę, bo to będzie najbardziej chyba rzetelna informacja. Można tutaj? Panie skarbniku, nie umywa pan rąk. Panie przewodniczący, panie marszałku, szanowni państwo.
Kwotę, wnioskowaną kwotę dokapitalizowania 3,5 miliona w pierwszej kolejności zamierzamy przeznaczyć na zakup taboru. Obrazowo chciałbym przekazać, że w tej chwili spółka dysponuje 411 pojazdami, autobusami i busami, taką flotą do przewozu naszych pasażerów. Średnia wieku z tego taboru, średnia wieku to jest 22 lata i pół roku. Takim sztandarowym modelem naszej spółki jest autosan. To jest 172 pojazdy, z czego 141 pojazdów to jest już taki najstarszy model autosan H9. Szanowni Państwo, pora, żebyśmy pozbyli się tego taboru i zaczęli świadczyć usługi nowszym, sprawniejszym taborem. W konsekwencji to przełoży się na, już abstrahując całkowicie od wizerunku i naszej tej łatki taborowej, przełoży się na komfort. Będziemy mogli świadczyć lepsze, dłuższe, wygodniejsze usługi. Część tej kwoty zamierzamy też przeznaczyć na informatyzację. Pora, aby dokończyć scalenie tych wszystkich spółek i utworzyć jedno centrum planowania, co też się wiąże z wydatkami na informatyzację, co pozwoli przetwarzać szybciej informacje od naszych pasażerów, sprzedaż, jak też pożądanie, oburzenie konkretnych linii, reagować na wszelkie ruchy, a też i sprawniejsze połączenie z naszymi pasażerami, żeby reagować na istotne też potrzeby. To też się wpisuje, część tej kwoty, jak też planowana informatyzacja wpisuje się w konieczność zmian fiskalnych. W 2024 roku, bodajże do końca 2024 roku wchodzi zmiana, będziemy musieli wdrożyć w kasy online. Jest to wydatek rzędu, musimy zakupić co najmniej 400 kas. Chcemy odstąpić od takiej tradycyjnej kasy biletowej na rzecz oprogramowania i spiąć to wszystko z systemem informatycznym, żeby ta sprzedaż biletu, jednocześnie o sprzedaży biletu wiedział minister finansów, ale też żebyśmy my widzieli w spółce na bieżąco, co się dzieje. I tą kwotę chcemy przeznaczyć w większości na wymianę taboru i na wydatki informatyzacyjne. Szanowni Państwo, o konieczności wymiany taboru na dzień dzisiejszy potrzebuje na już 17 pojazdów, pod które są już prezentowane konkretne umowy i nabycie tych pojazdów jest warunkowane podpisaniem umowy. Co prawda mamy pieniądze na zakup tego taboru, bo nie kupujemy nowych autobusów, zakupujemy racjonalnie kwota i rocznik do miejsc, po których się będziemy poruszać. Jest tu problem z zakupem tych samochodów, brakuje, ale na już potrzebuje 17 pojazdów, żeby zrealizować zamierzone umowy, tylko to jest wyznacznikiem. No, średnio ile lat ma ten tabor, który chce Pan teraz kupić? Tabor? Ma mieć ile lat ten, który zamierzacie kupić w ramach tego dokapitalizowania? Tak. Szanowni Państwo, nowy pojazd kosztuje od 800 tysięcy wzwyż. Nie stać nas na te 3,5 miliona plus nasz, oczywiście plus udział spółki. Nie stać nas na zakup. Poza tym czeka się pewnie z 2 lata, ale ten, który kupujecie, ile lat ma mieć? 5, 3, 8? Celujemy poniżej między 5 a 8, właśnie rzędu wydatek 80-100 tysięcy. To jest uwarunkowane też, Szanowni Państwo, bo no, przez ja nie lubię się historią zajmować, ale przez wiele lat nie było wymiany tej taboru. Racjonalnie należałoby 10% co roku wymienić tego taboru. Stąd ten wiek i stąd nagła potrzeba tych zakupów. Racjonalnie staramy się w granicach 100 tysięcy, 80-100 tysięcy w takich przedziałach nabywać. To jest różnica też, większe pojazdy są trochę tańsze, te wbrew pozorom te mniejsze busy są droższe. I celujemy w takie gdzieś 5-8-letnie samochody. Panie Prezesie, a pamięta Pan liczbę w ciągu ostatnich 2 lat na przykład, ile zakupiliście autobusów nowych? Już podaję. Jeszcze jeżeli chodzi o projekt informatyczny, czy próbowaliście pozyskać jakieś zewnętrzne finansowanie na to, czy... Dzięki. Już podaję precyzyjne dane.
Szanowni Państwo, w tym roku nabyliśmy 43 pojazdy, łącznie podaję duże, małe, busy i autobusy za łączną kwotę 1 597 760 zł. W 2021 nabyliśmy 22 pojazdy za kwotę 905 333 zł 33 grosze. I jak już jesteśmy przy tym pytaniu, to pozwolę sobie. W 2021 roku za 95 333 33 grosze. Dodam, że tu jest wykup leasingów. Proszę Państwa, proszę Pana Leszczyńskiego, bo właśnie Pana Siłkowskiego w tej chwili nie ma, o zabranie głosu. Myślę, że tutaj zostało to wyjaśnione. Proszę. Przepraszam. Nie, nie, no ale nie może być tak, że każdy może dwa razy zabrać głos w tej samej sprawie. No, ile razy? Bo jest ważne pytanie. Dajmy. Bo na informatyzację są zewnętrzne środki. Czy próbowaliście szukać ich po prostu? Tak, procedujemy, Szanowni Państwo, tylko najpierw musimy wiedzieć, co kupić. Chcemy finalnie, ja powtórzę, finalnie chcemy program, ten program, który będzie nam wszystkie przewozy, spiąć z programami fiskalnymi, odejść od kas fiskalnych na rzecz programów fiskalnych. I jesteśmy na etapie konkretyzacji, czego chcemy. Oglądamy, umawiamy się, tak też wnioskujemy, zamierzamy aplikować o część finansowania ze środków. Proszę Pana Leszczyńskiego. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, myślę, że się wszyscy zgodzimy, że PKS trzeba by, taka była decyzja i wcześniej i obecnie, utrzymać. I myślę, że bez wymiany taboru tego się nie uda zrobić. Tam, gdzie oczywiście jest to opłacalne, te trasy jednak widać, że w pewnych obszarach są, bo samorządy korzystają póki co. No i trzeba by było chyba przeznaczyć albo środki, jeżeli temat środków zewnętrznych jest już zamknięty. Nie wiem, może jednak jest jakaś możliwość środków unijnych bądź innych. To nie wiem, czy nie trzeba podjąć decyzji i kupić też ze środków własnych więcej taboru. Bo ten PKS no, nigdy, myślę, że bez tego podstawowego narzędzia nie dojdzie do tego, czego byśmy chcieli. To jest jedna rzecz. I druga, chciałem zapytać, a jak na półrocze wynik finansowy, czy Pan Prezes może powiedzieć, bo wiem, że ta sytuacja najciekawsza nie była na koniec ubiegłego roku. Dziękuję. Już. Odpowiadając na pierwszą część pytań, tylko i wyłącznie z wszelkich dofinansowań możemy liczyć tylko i wyłącznie na niskoemisyjne lub bezemisyjne samochody. I tutaj otwarta pula, otwarta kwestia środków unijnych. Nie ma takiej możliwości, abyśmy pozyskali na dofinansowanie na tradycyjny spalinowy rodzaj pojazdów. Proszę Pan Kondasiuk. Już. A jeszcze wynik, tak? Proszę. Jeszcze wynik. Szanowni Państwo, za sierpień przychód netto ze sprzedaży, osiągnęliśmy 48 927 056 zł. Pominę końcówki w groszach. W stosunku do zeszłego analogicznego okresu do sierpnia 33 394 547 zł. Przy kosztach 53 705 748 zł, w porównaniu do zeszłego roku 43 342 757 zł. Finalnie wynik wyniósł, zamknęliśmy sierpień ze stratą 1 329 401 zł 52 grosze. W analogicznym okresie wynik wyniósł ze stratą 9 826 066 zł 55 groszy.
Dziękuję. No, w trakcie odpowiedzi był pan Kondraciuk, proszę, i później pan Ciesiukowski. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, oczywiście nie chcę się wdawać w dyskusję na temat stanu finansowego PKS-u, to wyszło przy okazji zmian w budżecie, więc nie chcę przedłużać, ale przysłuchując się tej dyskusji, proszę Państwa, my cały czas widzimy, że my dofinansowujemy. Państwo przygotowujecie jakieś zmiany takie, czy rzeczywiście w Waszej spółce grożą jakieś zmiany strukturalne? Macie jakiś pomysł na to, żeby na przykład zrezygnować z wyjątkowo nierentownych tras, na przykład oddając je w ręce innych przewoźników komercyjnych, po to tylko, żeby rzeczywiście ze starego taboru nie korzystać, ograniczyć się do tego najnowszego, założyć jakąś strategię i ją monitorować w momencie, kiedy ta założona nie przynosi efektu, do następnego wariantu przechodzić. Po prostu czy my musimy na siłę utrzymywać wszystko, żeby to zafunkcjonowało, jeśli oczywiście nie ma alternatywy, ale czy Państwo poszukiwaliście jakiejś alternatywy? Mówię o tej rezygnacji tu czy tam, tych wyjątkowo nierentownych tras, które dzisiaj przynoszą zyski, a te straty, a te zyski, które przynoszą inne, nie pokrywają tych strat, tych najmniej rentownych tras. Dziękuję. Szanowni Państwo, no, nie widzę sensu takiego ekonomicznego oddawania czegoś, co jest nierentowne, i poszukiwania podwykonawców. Ja tylko dodam, łącznie z liniami użyteczności publicznych było 391 linii. W tej chwili, już bez linii użyteczności publicznej, mamy 356. Tych linii użyteczności publicznej było 45. To są te linie, gdzie dopłacane w ramach powierzenia przez Urząd Marszałkowski dopłacane było do każdego kilometra 3 zł. Odpowiadając na pana pytanie, odwołam się do wyniku. Zlikwidowaliśmy mnóstwo linii, spotkało się to z dużym odzewem. Odpowiadamy codziennie praktycznie na żądania, protesty, prośby, interpelacje, też i z Państwa strony, jak też i ze strony poselskiej. Racjonalizujemy ten tabor. Co prawda spotyka to się z dużą niechęcią lokalnej społeczności, jednakże niestety nie będziemy jeździć tam, gdzie mieszka 100 mieszkańców, jeżeli nie będzie dofinansowania ze strony samorządów. I odpowiadając tutaj też na pańskie pytanie, kierujemy te wnioski, zwracamy się do samorządów, żeby partycypowały w tym naszym utargu z biletów, żeby dopłacały do nierentownych linii. Każda linia musi być rentowna. W tej chwili nie mamy takich nierentownych linii. Przynajmniej, no nie będę podawał kwot, bo tu jest transmisja, aby tu nie narazić się na niepotrzebne informacje dla naszej konkurencji. Każda linia musi być rentowna. Mamy pułap rentowności. Poniżej zamykamy. Odwołuję się tutaj do doniesień prasowych, spotyka to się zawsze, chociażby Suwałki ostatnio, spotyka to się zawsze z dużym odzewem. Proszę, pan Ciesiłkowski. Tak, panie prezesie, właśnie wspomniał pan o Suwałkach. To pytanie moje, no bo brzmi, dlaczego zlikwidowano linię Suwałki-Warszawa? Zawsze najbardziej rentowną linię, z której korzystało wielu mieszkańców Suwałki, Suwalszczyzny. No i tak jak pan stwierdził, odbiło się to bardzo negatywnym echem na Suwałkach i Suwalszczyźnie, i ja tak naprawdę nie znalazłem nigdzie uzasadnienia dla zamknięcia tej linii, więc bardzo bym prosił, żeby pan zechciał to wyjaśnić. Szanowni Państwo, z uwagi na konkurencję, która może zapewne ogląda transmisję, nie podam progu rentowności, od którego nam to się opłaca, jednakże podam wartości, jakie uzyskiwaliśmy z rzeczonej linii suwalskiej. Jest to złoty 52. To nie pokrywało nam, w naszej kalkulacji przynajmniej złotówkę musimy mieć, przyjmujemy kalkulację na czas na pracownika. Kolejne to są składowe, to są amortyzacja i paliwo. Przy złoty 52 z kilometra jest to nasz wskaźnik dochodowości. Ta linia w żadnym razie się nie opłacała, to dlatego też nie było takiego obłożenia jak oczekiwania. Suwalszczanie oczekują takiego połączenia, jednakże nie korzystają z tych linii. Podejmowaliśmy dwie próby. Podjęliśmy po pierwotnym zamknięciu, które miało miejsce bodajże w maju, podjęliśmy wakacyjne przy zmodyfikowanej trasie, żeby ona była szybsza, a też naprawdę konkurencyjna cena.
w stosunku do konkurencji występowała, dalej nie było, kolokwialnie mówiąc, obłożenia tej trasy. Jest to dla nas nierentowne. Szanowni Państwo, zwrócę tutaj uwagę na strukturę obecnie. Panie prezesie, ponieważ pewne rzeczy są tajemnicą spółki, ja myślę, że trzeba zaprosić pana na komisję, na przykład Skarbu i Finansów, i wtedy możemy dopytać. Natomiast bym prosił też zrozumieć, że no nie jest w interesie spółki, żeby pan tutaj wiwisekcję tak robił do końca. No. Jasne. Także dziękuję. Tutaj chyba pan przewodniczący Ciesielowski to przyjmie. Proszę pana Dyjuka. Panie przewodniczący, panie prezesie, jedno pytanie, także potrosze nawiązujące do tych wypowiedzi pana radnego Konraciuka i Cieślukowskiego, też o trasę Suwałki-Warszawę i ten nowy tabor. To na jakie linie te nowsze autobusy będą kierowane, jeżeli te, o których mówimy, są likwidowane? Tylko słuchając i czytając pana wyjaśnień na zgłaszane interpelacje, ciągle nie mogę zrozumieć to, jak to się dzieje, że firma komercyjna będąca w prywatnych rękach na trasę Suwałki-Warszawa ma 8 kursów w ciągu dnia. Jutro można wybrać określoną porę od godziny 2 w nocy do 20 z minutami i pojechać. To jest prywatny biznes. Dokłada z własnej kieszeni, a u pana ciągle według wyjaśnień firmy ten kierunek nierentowny. Wobec tego być może nie tylko modyfikacja trasy, może jeszcze przeanalizować, czym to jest spowodowane, że mieszkańcy nie wybierają linii obsługiwanej przez PKS Nova. Tak, szanowni państwo, dodam a propos konkurencji, że jeszcze jest transport kolejowy i są 4 połączenia Intercity. A propos naszej konkurencji, w podobnych cenach. Szanowni państwo, to co pan radny zapytał, wpisuje się w nasze potrzeby. Najmłodszy autobus w Suwałkach, którym realizowaliśmy te trasy Gdańsk-Warszawa, to jest 12 lat. Każdy z podróżnych oczekuje trochę komfortu. Tak, moglibyśmy puścić coś mniejszego, ale ja też nie wyobrażam sobie w tej chwili podróż 3,5, prawie 4 godzinno busem. Jest to chyba wyzwanie, co prawda w niższej cenie. Analizujemy to konkretnie. Nie mamy taboru takiego, żeby konkurować z naszymi przewoźnikami konkurencyjnymi na tych trasach. Nasz tabor najmłodszy w tej klasie to jest 12 lat na trasy długodystansowe. No przeszkadzam pieniądze, 800 tysięcy trzeba włożyć na każdy autobus. Dobrze, ale teraz myślę, że pan Kondraciuk ponownie, czy ty nie ad vocem? Może on z jajami odpowie. No. Do Wielkanocy jeszcze daleko, panie przewodniczący, więc musimy na to poczekać, na te jaja, o których pan mówi. Ale ja tylko chcę nawiązać do pana wypowiedzi, mianowicie nie zależało mi na tym, żeby likwidować linie i pozbawiać ludzi dostępu do komunikacji, tylko likwidować w taki sposób, żeby tym ludziom zapewnić jednak transport, czyli nie traktować innych na zasadzie takiej typowej konkurencji, tylko uzupełniania się w obsłudze mieszkańców. Dziękuję. Już odpowiadam. Szanowni państwo, bez odpowiedzi dziękuję. Proszę pan Artur Kościcki, marszałek. Szanowni państwo, dwie kwestie. Ja sobie wziąłem informacje z PKS-u za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017. Zyski, straty ze sprzedaży punktów A i B, czyli przychody netto ze sprzedaży, koszty działalności operacyjnej, minus 9 milionów złotych. Przypominam, że wtedy nie było ani COVID-u, ani kryzysu granicznego, ani nie było wojny na Ukrainie, a było minus 10. Oczywiście pozostałe przychody operacyjne, plus 15. No było co sprzedać, bo w Siemiatyczach poszła nieruchomość za 15 czy tam 14 milionów złotych i to pokryło cały zysk. Teraz jest sytuacja taka, że oczywiście
ta baza nieruchomościowa, jaka jest, jest optymalizowana i jest sytuacja taka, że chcemy w jakiś sposób zoptymalizować PKS do naszego województwa i do naszych kwestii takich, żeby było można robić te rentowniejsze połączenia, które są, no, można powiedzieć, no, istotne z punktu widzenia spółki, zaznaczam spółki, bo to jest spółka prawa handlowego. Ona musi kierować się zyskiem i to jest bardzo istotne w tej sytuacji. Żeby jeszcze podać jeden taki przykład. My w ramach nowego programu dla funduszy europejskich dla województwa podlaskiego oczywiście będziemy starali się jako samorząd województwa o zakup taboru niskoemisyjnego. Później być może będziemy to dzierżawić, leasingować dla PKS-u, zobaczymy, ale będziemy w ramach nowej perspektywy finansowej my jako samorząd o to występowali. To jest oczywiste, bo czekamy na tą, bym powiedział, nową perspektywę, tak żeby można było tam wniosek złożyć i mam nadzieję, że to się gdzieś tam zakończy no, sukcesem, bo nic nie wskazuje na to, że żeby było inaczej. No, chcemy ten tabor jakby kupić, bo być może ten wybór takiej, a nie innej trasy, o której mówił pan radny Dyjuk, wynika właśnie z komfortu i z, bym powiedział, wieku tego taboru. Nie mamy zbyt dobrego taboru, a żeby ten przejazd był komfortowy i żeby był niski kosztowo, musimy tą flotę zmienić, ale na flotę niskoemisyjną, tak? I tutaj z takim projektem, że tak powiem, się już jesteśmy, no, można powiedzieć, na pierwszym etapie, czekamy, aż perspektywa finansowa zostanie podpisana i wtedy będziemy, że tak powiem, to realizowali. I jeszcze jedna bardzo istotna rzecz z punktu widzenia PKS-u. No, była kwestia tego typu, że ciężko było wyjść na zysku operacyjnym, zaznaczam, nie oszukując sprzedażą nieruchomości czy czymkolwiek innym, tylko na zysku operacyjnym na plus w momencie, kiedy była pandemia. No teraz jakoś widać, że były takie 2 czy 3 miesiące, gdzie byliśmy na plusie i to zaznaczam, nic nie było sprzedane, po prostu na plusie, to znaczy, że PKS przynosił jakieś dochody, no ale musi to być tendencja długotrwała i w tym momencie jesteśmy na etapie optymalizacji i cyfryzacji. Jeśli chodzi o projekt związany znaczy było takie pytanie, że czemu nie szukaliśmy projektu i środków zewnętrznych, na przykład z cyfryzacji, żeby można było taki czy inny etap zrealizować. No na razie, jeśli chodzi o kwestię związaną z pandemią, no dbaliśmy tylko i wyłącznie o to, żeby nie było zwolnień. To było bardzo istotne, utrzymanie tej kadry, a teraz w nowej perspektywie finansowej oczywiście, że będziemy sięgali po te środki, to jest oczywiste. Tylko tutaj radny Pilecki powinien wiedzieć, że spółka prawa handlowego, zaznaczam, rządzi się dosyć specyficznymi prawami, jeśli chodzi o konkursy w ramach środków europejskich. Jest to trochę bardziej skomplikowane i nie wygląda tak, że sobie PKS złoży i dostanie. Tam niestety jest rola samorządu bardzo istotna. Przepraszam, ad vocem. Nie żadnej ad vocem, bo nie. Pan Żywność się pan pierwszy tylko, zgłasza. Tylko apel do pana marszałka. Nie, proszę pana, proszę pan radny Maciej Żywność. Pan marszałek powinien wiedzieć, nie, że powinna być lista konkursów, o które się staramy i tak dalej. No. Proszę mikrofon wyłączyć. Ja tylko dwie rzeczy, nie będę dolewał zupełnie oliwy do ognia. Natomiast pierwsza rzecz jest taka, że zgodzę się tu z panem marszałkiem, że spółka prawa handlowego ma za zadanie przynosić jednak zysk i musi się tym kierować, ale dodam do tego, że jako samorząd województwa odpowiadamy jako zadanie własne samorządu wojewódzkiego za dostępność transportową w regionie. I to oznacza, że spółka PKS powinna być pod naszym taką szczególną wrażliwością i zrozumieniem również dbania i o te nierentowne komunikacyjne połączenia, które jednak z punktu widzenia potrzeb ludzi są istotne i tutaj byłbym nawet za tym, że jak będzie potrzeba, to jeżeli samorząd województwa na to stać, a przy środkach, które są historycznie przekazywane, wychodzi na to, że chyba można to zrobić i warto zrobić. Tutaj jednak to wprawdzie nie nadzorowałem PKS-u, ale panie prezesie, mówiąc o tym, że w poprzednich latach nie było wymiany taboru, sam pan właśnie tą zmianę taboru w poprzednich latach wskazał, przypisując sobie 22 pojazdy
jako nowe zakupione, a to jest wykup leasingu, czyli pojazdów, które były zakupione, znaczy leasingowane wcześniej, więc tutaj tylko taka uwaga, że trzeba byłoby zwrócić uwagę, że i pana poprzednik też podejmował w tym zakresie działania. Dziękuję bardzo. Proszę pan Cieślukowski, po raz drugi. Panie prezesie, no tutaj nawiązując też do tej funkcji spółki prawa handlowego, ja już poprzednio chyba tam z pół roku temu rozmawialiśmy na temat sytuacji w PKS-ie. Ja wyraźnie wskazywałem na to, że jeżeli chcemy rzeczywiście zacząć zarabiać na tych aktywach, które posiada spółka, to w pierwszej kolejności powinniśmy uruchomić z prawdziwego zdarzenia stację paliw w Suwałkach przy ulicy Wojska Polskiego na wylocie w kierunku Augustowa. Ja codziennie praktycznie obserwuję to miejsce, widzę, że dalej tam stoi obskurny barak, nic się nie dzieje, w zasadzie nikt tam nie zajeżdża tankować. Czy nie uważa pan, że no, jakby zaniechanie tego to jest bardzo istotny błąd, jeżeli chodzi o prowadzenie polityki inwestycyjnej i próby znalezienia środków finansowych na działalność własną, bieżącą przedsiębiorstwa. Dlaczego się w tej sprawie nic nie dzieje? Ja będę na pewno pytał o to jeszcze nie raz, natomiast nie rozumiem, dlaczego się tej inwestycji nie podejmuje. I drugie, korzystając z okazji, ponieważ jest też na sali tutaj pan prezes Daniel Racis, szef Shellmentu, to też bym prosił, żebyśmy po zakończeniu debaty nad PKS-em również poświęcili Shellmentowi chwilę, ponieważ też zaplanowaliśmy tutaj dość istotne zasilenie kapitałowe, więc gdyby zechciał pan prezes przybliżyć nam, na co to będzie przeznaczone. Tam się dużo zmieniło pozytywnie, ale myślę, że jeszcze więcej się zmieni i warto by było o tym wszystkich poinformować. Dziękuję bardzo. Pan Leszczyński po raz drugi, a później pan marszałek ewentualnie się ustosunkuje do tych wypowiedzi. Proszę panie. Szanowni państwo, tutaj chciałem sprostować, bo pan marszałek chyba się przejęzyczył, bo 15 milionów PKS sprzedawał rzeczywiście nieruchomość w Siemiatyczach, ale z tego co pamiętam, to tam nie wiem, 1,5 miliona chyba było, także może fabryczną pan pomylił z Siemiatycz. No Białystok, oczywiście. A ten minus wtedy, bo to było połączenie PKS-ów, to rzeczywiście mógł taki być, bo wynikał po prostu. To było planowany wynik minusowy, a on później został na koniec roku czy przyszłym roku w wyniku sprzedaży, ale te połączenie myślę, że swoją rolę spełniło. Teraz to, co w trosce o przyszłość też tej jednostki proponowałem, że jeżeli tutaj prezes by przedstawił nam wszystkim konkretny biznesplan, może nie wszystkim radnym oczywiście, ale to komisji i byśmy rzeczywiście, jeżeli nie ma możliwości innych, to wydatkowali z budżetu na ten tabor, ale to żeby w końcu zadziałało. Dziękuję. Dziękuję. Chcę tylko uzupełnić, że wtedy to nie było tutaj z takich zdecydowanych głosów przyszły na sejmiku odnośnie połączenia i wtedy zakładano, że będzie faktycznie kompensata, bo wszystkie 5 spółek miały długi, no i ta sprzedaż no, służyła pewnemu oddłużeniu tych spółek. Kwestia inna, jak dalej tam powiedzmy ówczesny zarząd spółki działał. Proszę pana marszałka. Znaczy, ja bym chciał się odnieść tutaj co do formuły prawnej. No pamiętajmy, że właśnie taki charakter ma ta instytucja, czyli spółka prawa handlowego. No tak państwo zresztą zdecydowali, mówię do tych osób, które wcześniej zasiadały w zarządzie. To daje pewne ograniczenia. Ja bym wolał mieć zakład budżetowy i by wtedy było o wiele, wiele prościej. No ale mamy tak, jak mamy i musimy z tym radzić. Nie ukrywam, że z tym są no, duże ograniczenia i dlatego jest to trochę bardziej skomplikowane. Jeżeli chodzi tutaj o zakup, no to oczywiście no, leasing to nie zakup na własność, także tutaj bym był ostrożny, bo to nie ta sama forma nabycia. A jeżeli tutaj byśmy poruszali kwestię CPN-u, oczywiście było to już analizowane jakiś czas temu, tylko no, jeżeli mieliśmy
decyzję do podjęcia, czy zwalniać pracowników, czy modernizować jakieś obiekty, no można podjąć tylko jedno, tak? Mówię tutaj do pana przewodniczącego Cieślukowskiego. Być może teraz, jeżeli już się ta sytuacja covidowa ustabilizowała, tak jak słyszeliśmy z tej informacji, no to będzie można do tego pomysłu wrócić, tylko były inne priorytety, a na wszystko po prostu nie starczało. Pamiętajmy, że my nie dofinansowujemy PKS-u tak sobie. To jest odpowiednia procedura, to jest odpowiedni dokument, audyt, wszystko. Tak, dokumenty muszą być sprecyzowane, tak ukształtowane, żeby też wprost wskazywano na co, gdzie, ile i dlaczego. Dlatego no tu jest trochę bardziej skomplikowana sytuacja prawna i nie ukrywam, że z tym jest duży problem. Tutaj chyba, nie wiem, czy był poproszony pan dyrektor z Szelmentu, nie wiem, czy to... Prezes, przepraszam. Jesteśmy w punkcie szóstym, chodzi o uchwałę szerszą niż tylko PKS, czy, obowiązuje PKS, czy też Szelment. Dzień dobry, witam serdecznie państwa przewodniczących, panie marszałku. Dziękuję panie Cezary za dobry wstęp, tak, tam się dużo zmieniło, dużo dobrego, ale pewnie chodzi o cyfry. To ja tak krótko o cyfrach, bo kto był na Szelmencie, a jest parę twarzy, które widzę, że były, to wiedzą, co się zmieniło. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły. Natomiast jeśli chodzi o wynik finansowy, to kilka takich cyfr. Nie będę też zajmował się historią, tak jak tu mój poprzednik mówi, ale kilka lat wcześniej muszę wrócić. To znaczy przynajmniej 2-3 lata i to będą takie cyfry, które będą nam pokazywały skalę zmian. O, może tak. Skala zmian jest taka, że w zeszłym roku o tej porze, czyli na koniec sierpnia, mieliśmy przychodu, ja już byłem tam od pół roku, 1 000 000 zł, wcześniej 600 tysięcy, a dziś mamy 1 700 000 przychodu w tej spółce. To jest mniej więcej taka skala zmian. W zeszłym roku o tej porze mieliśmy jakieś tam minus 800 tysięcy, rok wcześniej podobna była cyfra, czyli tak na koniec sierpnia, w tym roku jest to minus 400 tysięcy, ale tylko dlatego, że część inwestycji, które poczyniliśmy na poziomie prawie 300 tysięcy, nie poszło w inwestycje, bo to są roboty ziemne, takie tam różne odwodnienia i poprawa tej infrastruktury, która tam już była. Co więcej, no oczywiście te pieniądze będą przeznaczone w większej skali na inwestycje, bo my nadal na rachunku posiadamy prawie 1 000 000 zł na koniec sierpnia. Więc ta większa część tych pieniędzy, które dzisiaj dostaniemy, będzie przeznaczona na tę inwestycję, którą ja wcześniej zapowiadałem, a dotyczy ona domków modułowych, które to domki mają nam właściwie wyzerować konto Szelmentu, czyli ja liczę, że po postawieniu tych domków ta spółka według moich obliczeń, nie tylko moich, będzie na tak zwane plus zero. I więcej takich informacji, panie marszałku, więcej. Ale przypominam się, że należy zgłaszać do dyskusji, a nie tak się wcinać, że tak powiem. Proszę, pan Gochowski. Też broniłeś wcześniejszego prezesa. Panie przewodniczący, proszę nie Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Panie Prezesie, tutaj rzeczywiście można manipulować cyframi i ta manipulacja nastąpiła. Porównanie do poprzednich 2 lat wstecz nie oddaje tego w rzeczywistości, co jest. I tak naprawdę ja nie kwestionuję pana tam sukcesów, bo trzeba w szczegółach by się zawrzeć. Natomiast manipulacja cyframi trochę mi nie jest po drodze z manipulacją cyframi. Teraz chciałbym zadać pytania. Ile wzrosły usługi procentowo w tym okresie, o którym pan powiedział i ile procentowo, wolumenowo, czyli generalnie ilościowo zwiększyła się ilość usług świadczonych w okresach, których pan porównywał. I wtedy będziemy pełen obraz mieli, bo tak to jest tylko manipulacja cyframi. Dziękuję bardzo. Tu nie ma żadnej manipulacji. Ja widzę, że pan tych cyfr nie ma przed sobą. Bo gdyby pan nie miał, wiedziałby pan, że pan takiej manipulacji nie ma. Przychody wzrosły rok do roku o 100%. Przychody ze sprzedaży. I to jest najważniejsza cyfra.
Czy, a druga strona koszty, czy pan powie? Koszty tak oczywiście wzrosły, ale one są związane, ja powiedziałem bardzo tutaj. Dobrze, niech rosną czterokrotnie, jak się sprzedają, to jest dobrze. No. Czyli oczywiście koszty wzrosły, one są związane z różnymi rzeczami, ale przede wszystkim z inwestycjami, które no, jak mówię, w rachunku zysków i strat często trudno jest zamienić w inwestycje, czyli nie amortyzujemy remontów kanalizacji i takich rzeczy, które te remonty wyniosły no grubo 400 tysięcy z tej cyfry, więc no tutaj oczywiście wydatki wzrosły. Nie ukrywam, że płace pracowników wzrosły między 8 a 10% w tym czasie, kiedy jest. A tutaj jeszcze raz pan Grochowski, to tak. Nie, ale po raz pierwszy pani Naszkiewicz, bardzo proszę. Ja chciałam pana skarbnika zapytać o podział kwoty 1 180 000 na dwa podmioty, to znaczy ile dla Szelmentu, ile dla Agencji Rozwoju Regionalnego w Łomży? Dla Szelmentu 1 180 000 dla Agencji. Proszę pan Grochowski, dobrze, po was drugi. Ja jeszcze do kolegi Karola Pileckiego, żeby nie mylił swojej funkcji prawnej jako radcy czy adwokata z funkcją wykonywania stanowiska radnego wojewódzkiego. Ja myślę, że pan decyz jest na tyle dorosłym człowiekiem, że sobie poradzi. Ale bez adwokatury. Dobrze, zmierzając do brzegu. Generalnie chodzi o to, że jeśli dana usługa kosztuje 100 zł, a później ta usługa rośnie do 150, to nie mamy wzrostu 100%. To jest generalnie. Proszę pana, ja mogę odpowiedzieć na to pytanie, bo to rozumiem, że to jest pytanie pańskie, tak? Również. Tak. Tak. Więc to pytanie i odpowiedź jest mniej więcej taka, ale to taki przykład tylko podam. My w zeszłym roku za kwotę 110 000 złotych zakupiliśmy coś takiego nowego, co postawiliśmy na wodzie. To jest taki park dmuchany dla dzieci, z którego sprzedaliśmy w tym roku 4 500 biletów, czyli te dzieci nie siedziały przed komputerami, nie grały na laptopach, były w ruchu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, te 4 500 biletów to jest zwrot inwestycji w ciągu jednego roku. To jest taka mniej więcej przykład, tylko oczywiście daje, bo tych inwestycji było więcej. To jest nowa usługa i właściwie, żeby dokończyć, te stare usługi, o których pan mówi, właściwie przychód z nich się nie zmienił. To są tylko nowe inwestycje i nowe usługi. Tak muszę powiedzieć niestety, że te stare inwestycje, one oczywiście zyskują na randze w sensie, że są obok inne usługi, tak jak wyciąg Nord Wodnych, i z tego wyciągu osiągnęliśmy przychody na poziomie 25% większe niż rok wcześniej, ale to jest zasługa tych nowych inwestycji i nowych pomysłów. Tak. Czyli jak ja rozumiałem, że... Dziękuję za odpowiedź, bo o taką odpowiedź czekałem. No, dziękuję bardzo. Coś tutaj jest sprzężenie, więc rozumiem, że wolumen usług wszelakich ZUS i z tego tutaj pan dopatruje się to, że rentowność spółki się poprawiła. Tak, oczywiście. Dobrze, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały. Proszę przygotować tutaj głosowanie. No jest rozpoczęte głosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Uchwała w sprawie zmian w budżecie województwa podlaskiego na bieżący rok. Punkt numer 6, przypominam, w porządku. Proszę podać wyniki. No to jak to, tam jak ktoś śpi, to no... Jak powiem, że śpi, to od razu się obudzi i zaprotestuje, no i będzie... Czy możemy zamknąć głosowanie, rozumiem, tak? Nie? Proszę pan. Pomyliłem się, proszę zapisać do protokołu. Ale jeszcze nie podałem wyników, to na razie jesteśmy w trakcie głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? 26 osób za, przeciw 1 osoba,
Jedna osoba się wstrzymała, dwie osoby nieobecne. No tutaj ja nie mogę przesunąć, zaraz tutaj sobie. Kto przeciw? Nie, to nie jest pokazane. Tutaj Sławomir Nawał przeciw i mówi, że się pomylił. Do protokołu zapiszemy, że jak miało być? Za. Za, tak, no rozumiem. Dobrze, jedna osoba się wstrzymała, też widzimy kto. Zamykam głosowanie, stwierdzam, że uchwała została przez sejmik podjęta. Przechodzimy do punktu 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu szpitalowi wojewódzkiemu w Białymstoku. Na sejmiku do referowania jest upoważniony pan dyrektor Maślach. Czy jest potrzeba referowania? Nie ma, w związku z tym nie referujemy. Sprawa jest dosyć oczywista. Proszę o opinię Komisji Zdrowia. Opinia Komisji pozytywna. Komisja pozytywnie zaopiniowała. Otwieram dyskusję. Nie ma chętnych tutaj, ale to tylko inna czynność, nie zgłoszenie do dyskusji. Przechodzimy do głosowania. Zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę podać wyniki. Sześć osób za, dwie osoby nie głosowały, dwie osoby nieobecne. Stwierdzam, że uchwała została przez sejmik podjęta. Zamykam punkt 7, przechodzimy do 8. Podjęcie uchwały wyrażając zgodę na odstąpienie od obowiązkowego przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu w budynku w Grajewie na rzecz miasta Grajewo na okres 5 lat. To wynika z uchwały o gospodarowaniu nieruchomościami, a wcześniej to jest podstawa pewnie ustawowa. Tak jest, tutaj mamy w główce tego projektu uchwały. I ona stanowi, że wyraża zgodę na odstąpienie obowiązkowego przetargowego trybu zawarcia umowy najmu z miastem Grajewo. To jest chyba, z tego co pamiętam, kontynuacja tego użytkowania przez miasto Grajewo. Czy jest potrzeba referowania? Nie. Ja to zreferowałem po części. Więc zaraz do pytań dojdziemy po kolei. Na razie jest opinia Komisji Skarbu i Finansów. Pozytywna. Otwieram dyskusję. Proszę, pan Kondraciuk. Dziękuję. Mam pytanie dotyczące, czy została już ustalona miesięczna stawka czynszu na wynajem tych pomieszczeń? Proszę pana dyrektora. Dzień dobry, witam państwa, panie przewodniczący, panie marszałku, szanowni państwo radni. Jesteśmy na etapie ustalania teraz tej stawki czynszu. Zostało wysłane pismo do prezydenta, do burmistrza Grajewa. Czekamy na odpowiedź, czy tą stawkę, którą myśmy przyjęli, 1600 zł, to jest 50% oszacowanej stawki, czy burmistrz akceptuje, czy nie. Ja mam pytanie w związku z tym, bo mówimy o stawce czynszu, to jest takie obiegowe, powiedzmy, określenie, czy o opłatach raczej należałoby mówić, więc czynsz to jedno, a drugie to są wszelkie inne opłaty. Wszelkie koszty, energia, inne opłaty, taka, tak, to już dodatkowo, to poza jakby i plus jeszcze koszty czynszu za niezbędne utrzymanie, sprzątanie, tak, tak, naprawy bieżące i tak dalej. Po stronie miasta Grajewa. Tak. Czy są inne pytania? Słucham? A faktycznie, proszę pan go. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja tylko chciałbym w kwoli tak wyjaśnienia. Tam znajduje się Centrum Inicjatyw Społecznych i tam rzeczywiście to bardzo sprawnie działa. Gro ludzi tych wykluczonych społecznie tam jest integrowane i też przywracane do takiego normalnego trybu życia. Oni wykonują mnóstwo prac porządkowych,
na przykład myją pomniki na cmentarzu, czy też wykonują takie prace związane ze sprzątaniem miasta, ze sprzątaniem w wspólnotach mieszkaniowych, więc oni też tam mają ten dochód, też mają zajęcie, także tutaj bym się nie doszukiwał, rzeczywiście jest to słuszna inicjatywa i prosiłbym Państwa radnych o pozytywne zaopiniowanie tej uchwały, podjęcie jej w stosunku takim pozytywnym. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego umowy najmu? Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę podać wyniki. 25 za, 3 osoby nie głosowały, 2 osoby nadal nieobecne. Stwierdzam, że uchwała została przez Sejm podjęta. Zamykam punkt 8. Przechodzimy do 9. W sprawie podjęcia uchwały wyrażenia powiatowi siemiatyckim zgody na zmianę warunków umowy darowizny oraz zgody na zbycie części nieruchomości położonej w obrębie Baciki Średniej i Baciki Dalsze. Proszę to zreferować, bo to sprawa bardziej skomplikowana. Ty znasz, ale inni nie. Panie Przewodniczący, Panie Marszałku, Szanowni Państwo. Uchwała dotyczy wyrażenia zgody powiatowi siemiatyckiemu na zmianę warunków umowy, która została zawarta w 2013 roku. Dotyczyła ona darowizny na rzecz powiatu. Był tam taki zapis dotyczący celu, czyli budowa i utrzymanie pomieszczeń publicznych, obiektów ochrony zdrowia. Powiat siemiatycki wystąpił do zarządu województwa z prośbą o zmianę tych zapisów, ponieważ no, budynki, które są w utrzymaniu zakładu opiekuńczego, leczniczego dla dzieci i młodzieży, wymagają remontu i chce część gruntów rolnych przeznaczyć do zbycia i za te środki dokonać właściwych remontów i unowocześnienia tej placówki. W sumie około 13,5 hektara gruntów rolnych. W większości są to grunty orne, część to użytki zielone, część lasów. Chcę przeznaczyć do zbycia i dlatego ten zapis zmieniający treść umowy pozwalający na tego typu działania. Dziękuję. Proszę o opinię Komisji Skarbu i Finansów. Pozytywna. Otwieram dyskusję. Nie ma chętnych do dyskusji, nie widzę. A nie, Leszczyński, proszę, pan radny Leszczyński. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałem zapytać, te grunty to przynależą do tego byłego majątku, czy gdzie te grunty są? Czy są... To są, ja mam taką mapkę, nie wiem, czy będzie to widać. To jest kilka działek rolnych rozproszonych po tych dwóch wsiach. A rozproszonych. Tak, tak. To jest ciężko tu mówić o jakimś jednym składnym kompleksie gruntów. Dobrze, tak? Dziękuję. A ja mam pytanie, w jaki sposób, o przepraszam pana Żywno, ale już zacząłem mówić, będzie tutaj powiat rozliczony ze zbycia tych gruntów. To znaczy, bo będzie po prostu, nie wiem, to przetarg, nie przetarg. To trudno mi powiedzieć, to już przetarg na pewno tak, no, ponieważ no, no, są to, wartości gruntów, które... To jest kilkanaście hektarów, więc tak, mnie interesuje, tak. W jaki sposób tutaj urząd zamierza rozliczyć. Jeżeli będzie zapis konkretny, tak w umowie, czy tak zgodnie z projektem uchwały, no to zarząd będzie miał możliwość kontrolowania, znaczy te środki, które zostały uzyskane z tych sprzedaży, zostały przeznaczone na ten cel, tak określony właśnie tą umową. Czyli na ochronę zdrowia. Tak, jeżeli będzie odstępstwo jakieś, no to wiadomo, jest prawo odwołania tej darowizny, tak? Rozumiem, proszę pan Żywno. Tak, ja mam pytanie tutaj bardziej skierowane do zarządu województwa, bo faktycznie, jak dobrze pamiętam, to tą nieruchomość ówczesny zarząd województwa przekazywał dla powiatu z przeznaczeniem nomen omen na psychiatrię dziecięcą i to wtedy nie udało się tam znaleźć specjalistów i stąd była cofka. Stąd pytanie, czy zarząd analizował, czy nie warto byłoby odzyskać tej nieruchomości i samodzielnie dokonać innego jej przeznaczenia, czy też zbycia, czy to jest, bo zostało przeanalizowane przez pryzmat zabezpieczenia interesu województwa, czy też po prostu świadoma taka decyzja, że faktycznie oddaje się to powiatowi na zupełnie inne cele, czyli na sprzedaż.
Znaczy cel jest ten sam, tak, cel ochrony zdrowia, w związku z tym tutaj te środki będą przeznaczone też w kierunku modernizacji obiektów zdrowotnych, tak? Czyli po prostu te pieniądze powiat jest zobowiązany, tak jak ja zrozumiałem na komisji, przeznaczyć na modernizację obiektu, które służą w tej chwili opiece zdrowotnej. Czy tak? Tak, bardzo dobrze, dokładnie. Panie Przewodniczący, ale przepraszam, to było pytanie do zarządu pod kątem, czy była analiza, czy nie odzyskać. Ale zarząd się nie zgłasza, ja mówię, co słyszałem na komisji. No. To jest, ale nie byłem na tej komisji, więc mam prawo zapytać, czy... Ale tu jest przedstawiciel zarządu i mówi. Panie Przewodniczący, ale dalej to pan dyskutuje ze mną, a wystarczyłoby udzielić głosu panu marszałkowi, który by powiedział jedno słowo tak i ja bym powiedział dziękuję. Znaczy my razem dyskutujemy, pan też dyskutuje ze mną. To nie jest tak, że ja sam z sobą dyskutuję. Proszę, pan Malinowski, tak? Ależ to dlatego, że nie oddaje pan głosu zarządowi. A zgłaszał się? Panie Przewodniczący, Panie Radny, chcę wyjaśnić. Rozmowa na ten temat z panem starostą Markiem Boblem była. Ten właśnie ośrodek jest, działa, ale oczywiście potrzebuje pieniędzy na tą inwestycję, o której mówił pan dyrektor. Wszystko zostało wyjaśnione. Mam nadzieję, przechodzimy do głosowania. Zamykam dyskusję. To jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany wyrażenia zgody powiatowi świętokrzyskiego zgody na zmianę warunków umowy darowizny. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę podać wyniki. za podjęciem uchwały, 3 osoby nie głosowały, 2 osoby nieobecne. Stwierdzam, że sejmik podjął uchwałę. Przechodzimy do punktu 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgody na dokonanie na rzecz Skarbu Państwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Siedziby Warszawy darowizny nieruchomości położonej w obrębie Konarzyce, druk 758. Proszę pana dyrektora o zreferowanie. Panie Przewodniczący, Panie Marszałku, Szanowni Państwo. Przepraszam bardzo, Panie Przewodniczący. Chciałbym, żeby tutaj po Panu Dyrektorze jeszcze Pan Dyrektor z PZDW się wypowiedział w tej kwestii, bo ta historia jest bardzo ważna. Ja mogę to powiedzieć też, Panie Marszałku. Tak. Będą pytania, to wtedy. Szanowni Państwo, uchwała dotyczy wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Skarbu Państwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Obejmuje działkę w miejscowości Konarzyce. Pokrótce powiem, że to wynika z pewnych uzgodnień między PZDW a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, ponieważ tam miały być realizowane dwie inwestycje. Obie tutaj instytucje dogadały się, że w ramach powiedzmy współpracy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która buduje na łączniku między drogą krajową nr 63 a drogą ekspresową 61, buduje taki łącznik wraz z rondem na drodze wojewódzkiej. W związku z tym, żeby nie komplikować sobie dwóch inwestycji, uzgodniono, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w szerszym zakresie wybuduje te rondo oraz drogi dojazdowe tego ronda. W związku z tym tutaj, że tak powiem, w ramach dobrej współpracy Zarząd Województwa prosi o zgodę, o uchwałę dotyczącą podjęcia zgody na darowiznę na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ona nie była. Tak. Proszę o opinię Komisji Skarbu i Finansów. Pozytywna. Otwieram dyskusję. Może ja się spytam, tak naprawdę, to z tego co pan powiedział wynika, że my, że tak powiem, wartość tej darowizny w rozliczeniu otrzymamy jest adekwatna do tego, nakłady na jakiejś naszej drodze. Tak, to jest odcinek 900 metrów. Tak naprawdę. No dobrze, ale to już co do zasady, że to rzeczowo odbierzemy i to przejdzie na naszą własność, te nakłady, tak? Nie. Nie? Nie, my przekazujemy nieruchomość, nakłady, które poniesie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych wiążą się z tym rondem i ono będzie, że tak powiem... W czyim zarządzie będzie ono? Generalnej Dyrekcji. Będzie generalnej. Pan Cieślukowicz, Cieślukowski, proszę.
Chciałem zadać to samo pytanie, które zadałem na komisji, nie uzyskałem satysfakcjonującej odpowiedzi, a mianowicie dlaczego po prostu tego kawałka gruntu my nie możemy sprzedać, czy nie sprzedajemy dla Generalnej Dyrekcji. Dyrekcja Generalna ma olbrzymie środki w swojej dyspozycji i myślę, że dobrze by było, żeby również z tego źródła nasz budżet został zasilony. Tym bardziej, że jak pan mówi, rondo, które oni budują na gruncie, które od nas otrzymują, zamiast nabędą, budują rondo, które będzie ich własnością i oni będą eksploatowali. Ale obejmuje też część drogi wojewódzkiej. My byśmy to mieli w swojej inwestycji. Rozumiem, że rondo będą utrzymać rocznie, rzecz naprawiać tak, i tak. Tak, oczywiście. Żeby była jasność, tutaj chodzi o sytuację bardzo prostą. Byśmy musieli te rondo wykonać w związku z tym, że i utrzymywać, że Generalna Dyrekcja powiedziała, my to zrobimy, dajcie nam nieruchomość. Dlatego przekazujemy to. Także jesteśmy w tym rozliczeniu, myślę, jeszcze dwa razy do przodu. A dlaczego byśmy musieli, skoro im to jest potrzebne? No jak mamy się dowiązać do tej drogi? To jest w świetle naszej drogi. Skoro wchodzą w nasz grunt, no to rozumiem, że się umawiamy, co mają zrobić w zamian za to, że wchodzą na nasz grunt, tak? No, ale niech robią na swoim. No niech robią na swoim. Właśnie. No, i a w zamian za to mamy rondo. Panie Przewodniczący, może sprawa się wyjaśni tutaj, jak następni tutaj radni będą zadawali pytania, ewentualnie wyjaśnienia. Pan Żywno, proszę. Dobrze brzmi to ustalenie. Ja chciałem tylko dopytać, bo może mi gdzieś uciekło. Czy to jest oparte o jakieś porozumienie, umowę, czy dżentelmeńską umowę ustną? To już trzeba, tak powiem, pana dyrektora PZDW zapytać, bo nie uczestniczy. No to stawiam to pytanie. Proszę pana dyrektora. Dzień dobry, szanowni państwo. Sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana niż mogłoby się wydawać, a to przede wszystkim pod względem prawnym, ponieważ dokumentacja na 677 do Śniadowa była robiona w tym samym czasie co łącznik drogi 63. I tutaj stanowisko Urzędu Wojewódzkiego, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego było kluczowe, jeśli chodzi o decyzję z RYDOSK-ą, bo generalnie zarządca wyższej kategorii drogi przechodzi przez naszą drogę i powinien z RID-em tą działkę wywłaszczyć i przejąć. Ponieważ Podlaski Zarząd w tym samym czasie wykonywał dokumentację projektową, musiał określić, czy ta działka będzie do niego należała i czy składając wniosek będzie mógł wykazać się własnością tej działki. Stanowisko urzędu było takie, że dwa wnioski nie mogą zawierać tej samej działki, czyli Generalna Dyrekcja chciałaby ją od nas wywłaszczyć, a my wykazywalibyśmy ją jako własność. W związku z powyższym tutaj może poprzednik więcej znałby szczegółów odnośnie porozumienia, jednakże Generalna Dyrekcja powinna jako zarządca drogi wyższej kategorii posiadać własność tej działki i w związku z tym zobowiązała się do wydłużenia zakresu, zwiększenia zakresu budowy tutaj tego ronda poprzez ciągi pieszo-rowerowe, a także większy zakres dojazdów, czyli naszej drogi wojewódzkiej do wykonania, co zostaje w naszym zarządzie. Natomiast ta działka i cały ciąg drogi krajowej pozostaje w zarządzie dróg krajowych. W tej chwili jest tam wykonane już rondo. Generalna Dyrekcja poniosła nakłady. Także no, wydaje się, że zasadne, żeby tak jak w przypadku innych dróg, ciągłość drogi krajowej zachować i te nakłady, no, które de facto poniósł Skarb Państwa, czyli Generalna Dyrekcja, pozostały w ich zarządzie. Dlatego tak to wygląda, te zawiłości prawne na etapie projektowania i składania wniosku, bo przypomnę, tam jest gotowa dokumentacja, jest decyzja środowiskowa, która została podważona w niewielkim zakresie i ta dokumentacja, można powiedzieć, jest w dalszym ciągu do wykorzystania i będzie wykorzystana przy inwestycji, o której wcześniej państwo mówili, czyli Śniadowo-Konarzyca. Panie dyrektorze, ale tylko doszczegółowić, ale jakąś formę porozumienia scalającą te wszystkie ustalenia macie, czy nie?
Znaczy ja nie... Bo ustalenie jest sensowne, naprawdę, tylko jest kwestia, jak to wygląda, bo dzisiaj przed tą decyzją jesteśmy... Chodzi o formalne sprawy. Tak, no. Ustawieni na zasadzie, wydaje się, ustnego porozumienia między PZDW a GDAK-ą, a tutaj jest kwestia taka, czy na to ustalenie jest jakiś papier, krótko mówiąc, dokument. Znaczy powiem tak, no ja przyjmując obowiązki, nie znalazłem pisemnego takiego porozumienia. Okej, okay, czyli rozumiem, mamy to taką dżentelmańską umowę, tak, panie marszałku, bo to... Nie, no uporządkujmy troszkę. Jest wniosek GDAK-i o to, żeby przekazać. Rondo tak, już na tej nieruchomości istnieje. Tu nie mamy co się zabezpieczać. No oni już nakłady ponieśli na tej naszej nieruchomości. Czyli jakbyśmy mieli już teraz analizować, czy oni zrobią te rondo, czy nie zrobią ronda, no to już nie ma co zabezpieczać. Już interes został zabezpieczony, bo rondo zostało wykonane. I to nawet w większym zakresie niż to pierwotnie przewidywała dokumentacja, a teraz zostało jakby z naszej strony zobowiązanie, że powiedzieliśmy ok, jeżeli już te rondo jest u nas i w tym zakresie o wiele większym niż musieliście to wcześniej robić, no to my wam przekażemy działkę i teraz jest, bym powiedział, zgoda i stosowna umowa do tego, bo to będzie część drogi krajowej. Także tutaj nie potrzeba, już to już my jako samorząd województwa podlaskiego jesteśmy tutaj, bym powiedział, zabezpieczeni w 100%. O to chodzi. Pan Kodarzyk. Dziękuję, rozumiem. Dziękuję. Tutaj wiele rzeczy zostało już powiedzianych, proszę Państwa, ale rzeczywiście trochę to jest już po fakcie, bo jak rondo zostało wykonane, to do tego nic nie mamy, chociaż faktycznie ta działka jeszcze jest własnością Zarządu Województwa Podlaskiego. Proszę Państwa, umowa musiała być, chociaż jak mówimy o tych umowach dżentelmeńskich, to zwykle dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają. Więc jeszcze na tamtym etapie, składając ZRID o budowę tego ronda, Generalna Dyrekcja musiała dysponować prawem do tej działki, prawda? Więc to prawo musiało być wyrażone, zgoda, bo jeszcze ona wtedy nie była właścicielem. A skoro ZRID został wydany na tą działkę, no to to prawo musiało być w formie pisemnej przekazane. Dzisiaj no, występujemy trochę w takiej roli, że jest rondo, jest własnością, nakłady są własnością Generalnej Dyrekcji, natomiast Generalna Dyrekcja, żeby być w pełni zarządcą tego ronda i odcinka dzielącego z drogą krajową, po prostu chce być właścicielem gruntu, żeby to utrzymywać i być zarządcą tego fragmentu drogi. Myślę, że już nie ma potrzeby, natomiast tutaj musiała być przynajmniej umowa użyczenia, żeby oni mogli coś robić. Oświadczenie. To jest zezwolenie inwestycji drogowej, w związku z tym i tak by nastąpiło wywłaszczenie i tak. Tylko co jest istotne dla państwa radnych? My byśmy mieli ten zakres ronda u siebie w ramach naszego projektu Śniadowo czy tam Konarzyce, tak, Śniadowo Łomża w tej drodze. W momencie, kiedy Generalna powiedziała, że weźmie to w swój zakres, to oczywiście w ramach przepisów prawa ma prawo do dysponowania nieruchomości i poczyniła nakłady. I w związku z tym, no, my teraz tylko zostało nam po dżentelmeńsku się zachować i przekazać nieruchomość. Nic więcej. My tu jesteśmy i tak już, bym powiedział, do przodu, jeśli chodzi o budowę tego ronda, bo jak tak, no to tego by nie było w pierwotnej dokumentacji GDAK-i. Tylko o to tutaj chodzi. Czyli wiadomo, że mówię tak, bym powiedział obrazowo, ja jadąc drogą wojewódzką będę przejeżdżał przez rondo no, krajowe, no i mam ten zysk, że nie musiałem go budować. No. Dobrze, zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Ja tylko dodam, że najlepszym rozwiązaniem byłoby wskazanie na załączniku graficznym, jak to przebiega, natomiast ta wyobraźnia w tej chwili, niestety musimy się do niej ograniczyć, bo na załączniku graficznym byłoby wiadomo, o które rondo chodzi, o jaki odcinek, co jest czyje. Przypominam, że jesteśmy w trakcie głosowania i wtedy nie ma dyskusji. Proszę podać wyniki. Jak nie było? 22, dwie osoby za, jedna osoba się wstrzymała, 5 osób nie głosowało, zamiast głosować i 2 osoby nieobecne. Przyjęto, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 11. Uchwalenie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Sejny na dofinansowanie wykonania inwentaryzacji i dokumentacji projektowej oraz kosztorysową 6 budynków komunalnych położonych w Sejnach.
Proszę pana dyrektora. Panie przewodniczący, panie marszałku, szanowni państwo, uchwała dotyczy takiej kosmetycznej zmiany, ponieważ dotyczy tytułu poprzedniej uchwały. Dotyczyła ona przyznania dotacji dla miasta Sejny na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysową dla 6 budynków komunalnych położonych w strefie konserwatorskiej przy ulicy Piłsudskiego i Zawadzkiego i ulicy Strażackiej w Sejnach. Miasto Sejny zwróciło się z prośbą o to, że w związku z przetargiem, który ogłosiło i wyłoniło wykonawcę, ma pewne oszczędności. Że po prostu zrobili taniej dokumentację, tak, chcą następny budynek im jeszcze i żeby budynek. Im kwoty, żeby kwoty do budżetu województwa nie zwracać. Tak, zamiast 6 zrobią 7. Proszę o opinię Komisji Skarbu i Finansów. Pozytywna. Nie ma osób do dyskusji. Zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania uchwały. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę podać wyniki. 27 osób za, 1 osoba nie głosowała, 2 osoby nieobecne. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Zamykam punkt 11. Przechodzimy do 12. Uchwała w sprawie uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu Dolina Narwi. I tutaj na sesji Sejmiku do referowania jest upoważniony wicemarszałek pan Marek Olbryś. Najpierw się spytam, czy jest potrzeba referowania. Nie, wszystko jasne. Przechodzimy w takim układzie do opinii Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Opinia komisji pozytywna. Otwieram dyskusję. Nie ma dyskusji, przechodzimy do głosowania. Ja nie mam możliwości głosowania na razie. Nie, no nie wiem, czy dobrze, tak? Zalogować się trzeba. Kworum, ale to wystąpi błąd. No już jest, już zagłosowałem. 28 za, bez przeciw, bez wstrzymujących się, 2 osoby nieobecne. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 13. To jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest województwo podlaskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Upoważniony na sesji Sejmiku jest upoważniony pan dyrektor Zbigniew Piotrowski. Analogiczne pytanie, czy jest potrzeba referowania? Nie ma, bo to jest taka, że tak powiem, typowa uchwała techniczna, kto mi podpowiada pan wiceprzewodniczący. Opinia Komisji Infrastruktury, proszę. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję, otwieram dyskusję. Nie ma osób zgłaszających się do dyskusji. Zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dwadzieścia osiem za, 2 osoby nieobecne. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatu kolneńskiemu na rozbudowę drogi powiatowej numer 1830B na odcinku Stawiski, Jurzec, Włościański, Kosaki i Jedwabne. Upoważniony jest na sesji sejmiku pan dyrektor Piotrowski. Może pan podejdzie, bo to jest sprawa bardziej może skomplikowana. I bym prosił o wyjaśnienie, na czym polega, co w związku z tym zmianą tej uchwały, bo już kiedyś sejmik podejmował tę uchwałę. Tak, panie przewodniczący, panie marszałku, panie panowie radni, zwracam się z prośbą o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w kwestii przyznania powiatowi kolneńskiemu dotacji na przebudowę drogi. Pierwotnie uchwała opiewała na kwotę 900 tysięcy i dotyczyła odcinka drogi od Stawisk
do Jurce Włościeńskiego. Natomiast po zmianie ta uchwała dotyczyć będzie tej tak samo drogi powiatowej, ale na innym odcinku, na odcinku Kozioł-Łacha. Ale to też jest droga powiatowa. Kwota dotacji tutaj nie ulega zmianie, a ta zmiana podyktowana jest tym, że powiat kolnejski otrzymał dotację w ramach Polskiego Ładu na budowę tego odcinka drogi Stefiski Jurzec Włościański Kosaki Jedwabne. No a chciałby tą obiecaną powiatowi kolneńskiemu kwotę utrzymać. I przy okazji jeszcze taka techniczna zmiana wynikająca z klasyfikacji budżetowej. W tej nowej uchwale zmieni się zapis dotyczący tego, że to nie będą środki majątkowe, tylko środki bieżące przeznaczone na remont tej drogi Kozioł-Łacha. Bardzo proszę o podjęcie uchwały. Proszę o opinię komisji. Również pozytywna. Pozytywna. I teraz zgłasza się pan, otwieram dyskusję, zgłasza się pan Kondraciuk. Proszę. Dziękuję. Ja mam takie ogólne pytanie, proszę państwa. Czy my będziemy rzeczywiście w momencie przyznawania środków na dany cel i kwoty, będziemy wierni albo temu celowi, albo kwocie? Bo tutaj już jest druga pod rząd uchwała, która tą nadwyżkę czy oszczędności w danej gminie, czy powiecie, czy ten podmiot, który otrzymał te środki, my zmieniamy tylko przeznaczenie tych oszczędności, nazwijmy, ale w przypadku kolejnej uchwały, która dotyczy już usług konserwatorskich, nie zmieniamy, tylko wykorzystujemy oszczędności celując w inne cele, a nie cele, które pierwotnie zostały przeznaczone i w danej gminie wynikają z tego oszczędności. Przepraszam, jesteśmy przy konkretnej uchwale i czy, co pan radny proponuje w tym wypadku? Ja pytam ogólnie, panie przewodniczący, bo dzisiaj głosujemy trzy uchwały. Jedną mamy już poza sobą, drugą przed, a jeszcze następna będzie za chwilę. Czy rzeczywiście, jaka jest, pytam o politykę tego zarządu, czy rzeczywiście będzie koncentrować się na przyznaniu danej gminie środków i będzie z tego rozliczał, czy również zaoszczędzone przez gminę środki będzie przekazywał, czyli co jest tutaj celem, co jest priorytetem, czy przedmiot, na który przeznaczamy, czy kwota? Proszę pan marszałek. Generalnie przyjęliśmy taką zasadę, że jeżeli już przyznaliśmy jakieś środki danemu podmiotowi, no i pojawią się jakieś oszczędności, bądź też czasami wynika to z natłoku zadań w gminach, co nas bardzo cieszy, jakieś zmiany co do przedmiotu, to polityką zarządu jest wyrażanie zgody na to i też postulowanie do Szanownej Rady o to, żeby taką zgodę wyrażać. Przypomnę, że nie patrzymy tutaj na żadne barwy polityczne. Mamy sejny, mamy różne miejscowości, różne podmioty, nie wiem, powiatowe, gminne. Myślę, że warto by było, żeby te pieniądze pracowały i tutaj raczej nie każemy zwracać, chyba że już jest sytuacja taka, że po prostu dotacja nie zostanie wykorzystana zgodnie z wolą, na jaką przeznaczymy to wspólnie jako radni, bądź też no, zostanie uchybione coś, jeśli chodzi o przepisy prawa, bo taką sytuację też mieliśmy, jeśli chodzi o rozliczenie. Ale generalnie polityką zarządu jest to, że jeżeli już daliśmy jakieś pieniądze i zmienia się zakres rzeczowy, czy bym powiedział, no, podmiot wskaże, że chciałby coś innego realizować, no to ja uważam, że to nas cieszy, powinno cieszyć, że gminy wykorzystują to, że działają i polityką zarządu jest to, żeby te środki pozostawały w tych jednostkach samorządu terytorialnego. Tu jest tylko jedna troszkę nieścisłość odnośnie tej sprawy dotyczącej zabytków. W przypadku zabytków, ale to, podmiot, będzie ale to już od razu się powie, po co będziemy później czas tracili. W przypadku zabytków po prostu jeden z podmiotów zrezygnował z dotacji i dlatego wchodzą następne z listy rezerwowej. Po prostu no, zrezygnował i tyle. Na to wpływu tutaj nie mamy. No właśnie, czy w sprawie tej uchwały pan Cieślukowski? Proszę. Jedno pytanie mam do pana marszałka, bo już samorządy dopytują się o to, od kiedy mogą składać wnioski do. Ale przepraszam, to my mamy, nie jesteśmy w tym punkcie. Jak to nie? Nie jesteśmy w punkcie.
No to proszę przeczytać treść uchwały. No, na pewno nie co do zasad przydzielania dotacji. No. Więc myślę, że kończymy dyskusję i przechodzimy do głosowania. No jak nie w tym punkcie? No nie jesteśmy. Jesteśmy teraz w trakcie głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Nie będę tak doświadczonego radnego pouczał, no ale niech przeczyta treść uchwały. Taki mam dzisiaj dzień. Dobrze, można pożartować wszystkim, bo dadu się wesele robi. No. No. Proszę podać wyniki. 26 za, 2 osoby nie głosowały, 2 osoby nieobecne. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku zapisanym do rejestru zabytku znajdującym się na terenie województwa podlaskiego. Tutaj do referowania jest upoważniony pan marszałek, już to zrobił, więc proszę opinię Komisji Kultury, bo chyba ona to rozpatrywała, czy nie? Nie zebrała się. O, to poważnie tutaj. A jest przewodniczący? Nie ma. Chory, ktoś wie, co się z nim dzieje, czy zaginął w akcji. Nie wiemy, tak? Dobrze, to tak, inna komisja się nie zajmowała tym, tak, pani przewodnicząca? No rozumiem. No dobrze, to nie wiem, może w klubie, którym jest, proszę o kontakt, żeby jednak no, się pojawiał, czy informował, co się z nim dzieje. No ja słyszę, że się że nie zwołał właśnie i brak jest opinii w związku z tym. Więc dobrze, to nie, na szczęście nie, może pogłębimy ewentualnie dyskusję, jak będzie potrzeba. Czy jest w ogóle potrzebna dyskusja w związku z tym, że pan marszałek już omówił sprawę? Nie potrzeba, znaczy i referowania. Teraz otwieram dyskusję. Nie ma chętnych do dyskusji. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania w sprawie uchwały w punkcie 15. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę podać wyniki. 27 za, 1 osoba nie głosowała, 2 osoby nieobecne. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie... Przepraszam, panie przewodniczący, możemy prosić formalnie o 5 minut przerwy? Ale to w tej chwili, to może to już... tak, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poparcia apelu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece w sprawie wprowadzenia zerowej stawki VAT na drewno opałowe, druk i tu podany 771. To jest taki apel został do nas skierowany. W jakiej formie? To przyszło mailem? Mailem przyszło, tak? Stowarzyszenie jest zarejestrowane. Jest to po prostu podmiot niefikcyjny. I teraz jest projekt uchwały w sprawie apelu. Wniosek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece uznaje się za zasadny. Treść apelu w sprawie sprowadzenia stawki VAT na drewno opałowe stanowi załącznik do niniejszej uchwały. To zajmowała się Komisja Infrastruktury? I petycji, tak? Proszę o opinię komisji. Komisja jednogłośnie poparła projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Nie ma dyskusji. Prosimy o głosowanie. A komisja pozytywnie. Proszę podać wyniki.
26 za, nie dwie osoby nie głosowały, nieobecne dwie osoby. Stwierdzam, że uchwała w sprawie apelu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece w sprawie zerowej stawki VAT na drewno opałowe została przez Sejmik podjęta. Tutaj wpłynął wniosek o dokonanie przerwy. Nie widzę tu sprzeciwu, ja zarządzam przerwę. Ile? 10 minut? 5 minut nawet. No, zaokrąglimy to do 10, bo nim wyjdą.
co wywołało taką burzę? Panie Przewodniczący Dębski, minęło 20 minut, a nie 5. Panie Przewodniczący Dębski. Halo, Panie Dębski. Proszę do mnie właściwie się zwracać na tej sali. Panie Przewodniczący. Wielce panujący Przewodniczący Dębski, prosimy wznowić obrady. Ekscelencjo Przewodniczący, proszę wznowić obrady. Wznawiam obrady. Przechodzimy do punktu 16a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w składach osobowych Komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego. I tutaj chcę poinformować Sejmik, że właśnie wpłynęły tutaj pisma, mailowo wpłynęły tutaj wnioski od radnego Pileckiego, że chce się odwołać, żeby Sejmik go odwołał z trzech komisji. I mianowicie Komisji Statutowo-Regulaminowej, Rozwoju oraz Rolnictwa i też wniosek jego przyjęcie do Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu oraz pana radnego Jarosława Dworzańskiego, który chciałby pracować w Komisji właśnie Kultury. I to poinformuję, że one wpłynęły właśnie w terminie przewidziany przez regulamin Sejmiku i w związku z tym został wprowadzony przeze mnie propozycja do przyjęcia w porządku, no i Sejmik przyjął i teraz ona jest, jesteśmy w tym punkcie. Oczywiście ta uchwała, nie wiem, chyba nie była poddawana ocenie Komisji Statutowego, nie była. Nie, osobowych nie. W związku z tym otwieram dyskusję. Pan Marszałek, proszę. Szanowni Państwo, ja tylko chciałbym przypomnieć, że jeśli chodzi o Komisję Kultury, tak ją w skrócie nazwę, to tam w sposób nieuprawniony nastąpiło wybranie przewodniczącego, naszym zdaniem, z tego powodu, że pan Sebastian Łukaszewicz był szefem tej komisji. Chcieliśmy, żeby przewodniczący tej komisji był od nas. No, podnosiłem to na komisji, dlatego był ten wniosek o złożenie, znaczy wniosek o odwołanie przewodniczącego. Widać, że komisja się nie zbiera w mojej ocenie tylko i wyłącznie z tego powodu, że boi się pan przewodniczący, bo musi w porządku obrad umieścić wniosek o jego odwołanie. Ja jeszcze raz to powtarzam. W przypadku pana obecnego przewodniczącego nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby był wiceprzewodniczącym komisji. Żadnych. Tylko chcieliśmy uzupełnić, że tak powiem, przewodniczącego, żeby był z naszej strony. Myśmy tej zasady żadnej nie łamali, jak Państwo widzą, tak? Zostało tak, jak zostało ustalone i tyle. Także nie jest to jakby działanie od nas, bym powiedział, niewłaściwe, tylko trzymaliśmy się pewnych kwestii, które tak jakby się na początku ukształtowały i tyle. Na tablecie się. Ja nie widzę tutaj, pan Dworzański się zgłasza, ale też pan Piorunek ma włączony mikrofon. No dobrze. Poproszę, pan Dworzański. Mogę? Dziękuję, panie przewodniczący. Panie marszałku, ja nie przypuszczam, żeby pan Igor Łukaszuk został wybrany na przewodniczącego w sposób nieuprawniony, ponieważ gdyby
został wybrany w sposób nieuprawniony, no wybór ten nie miałby żadnej mocy prawnej, więc został wybrany zgodnie z regułami wyboru przewodniczącego w komisji. Zresztą warto pamiętać o tym, że poprzedni przewodniczący zrezygnował z przewodniczenia tej komisji, chociaż wcale nie musiał tego robić, ponieważ wybór go do zarządu województwa wcale nie obliguje go do rezygnacji z przewodniczenia komisji. Żadne przepisy, ani ustawy o samorządzie, ani nasz statut nic w tej sprawie nie mówi, więc mógł być przewodniczącym. Pan teraz mówi, że ktoś ustalił, że przewodniczącym ma być kto inny, a Igor Łukaszuk może być wiceprzewodniczącym. No najmocniej przepraszam. Przewodniczącego komisji zmienia się w trybie przewidzianym naszymi wewnętrznymi przepisami i proszę się tego trzymać. Ja rozumiem, że nie ma dla naszego ugrupowania miejsca w prezydium, bo państwo potrzebujecie mieć trzy. Ale skoro zwolniło się miejsce przewodniczącego komisji, którego wasz członek z waszego nadania nie chciał pełnić, to nie rozumiem, dlaczego teraz chcecie go państwo wyrzucić z przewodniczenia tej komisji. Oczywiście, że może mógł pełnić tę funkcję i nie musiał z tego rezygnować. Skoro zrezygnował, rozumiem, że stało się to za pańską wiedzą i za wiedzą pańskich kolegów i proszę w tej chwili nie podważać tego wyboru. Natomiast to, że ktoś chce się dopisać jako członek komisji dzisiaj, naprawdę nie róbmy z tego wielkiego halo. Państwo na następnej sesji możecie się wszyscy do tej komisji zapisać. Dziękuję. Przede wszystkim, jak widzę, brak jest tutaj rozmowy przewodniczących klubów wcześniej, bo te pewne były ustalenia na początku, bardzo na początku, a później no, różnie z tym bywało. No. To tyle tak mojego jakby oglądu sytuacji. Czy są inne głosy w dyskusji? A faktycznie pan Jacek Pionek. Panie Przewodniczący i drogi Panie Marszałku, ja jestem członkiem Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki i powiem szczerze, że rzeczywiście byliśmy mocno zaskoczeni, że Sebastian Łukaszewicz zrezygnował z pełnienia tej funkcji, bo był dobrym przewodniczącym. Byliśmy zadowoleni z tego. Nie podołał tego. Ale widocznie nie dał rady pełnić tych dwóch funkcji. W związku z tym zrezygnował. To już jest jego sprawa. I myśmy normalnie funkcjonowali w oparciu o wiceprzewodniczącego, czyli Igora Łukaszewicza. Łukaszuka, przepraszam. Ponieważ trwało to dosyć długo, wiceprzewodniczący wprowadził do porządku obrad wybór przewodniczącego. Ja pamiętam, że ja jako członek Komisji Kultury zgłosiłem Igora Łukaszuka na przewodniczącego. Tam nikt nie protestował. Wszyscy wybrali go na przewodniczącego. I nie wiem, dlaczego nagle się ktoś obudził, że jakieś były inne ustalenia, nieustalenia, bo myśmy nic na siłę nie robili. To po prostu wyszło normalnie z marszu, prawdę mówiąc. W związku z tym no myślę, że już zostawmy tego człowieka, skoro został, no, sam nie chciał, ale tak trzeba było zrobić przewodniczącym. To zostawmy już może go, już nie róbmy z tego jakiegoś problemu. No, Łukaszewicz, proszę. Dziękuję koledze Renemu za te miłe słowa, ale nie przypominam sobie, żeby w historii sejmiku marszałek, wicemarszałkowie, członkowie zarządu pełnili jednocześnie funkcję przewodniczących komisji. To trzeba chyba wtedy, tworzyć, trzeba wtedy tworzyć chyba jak się kłóciliście między sobą, to wtedy tak było, ale u nas tak nie było. Chcemy, żeby każdy radny mógł uczestniczyć w pracach komisji, jak i sejmiku. W związku z tym chcielibyśmy powrócić do tych pierwotnych ustaleń, że miejsce przewodniczącego komisji przypada klubowi Zjednoczonej Prawicy. Proszę go, pan Gochowski. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, jesteśmy w punkcie 16a i tutaj jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w składach osobowych Komisji Sejmiku.
Ja tej dyskusji nie rozumiem naprawdę i w tej chwili uważam, że jest to prerogatywa radnego, w której komisji chce zasiadać, a w której nie chce. A to, co tam jest pod stołem, no to państwo najlepiej sobie wiecie, to szkoda naszego czasu i szkoda radnych, żebyśmy tutaj wysłuchiwali polemiki na temat ustaleń jakikolwiek, czy one były, czy nie były. Trudno mi powiedzieć, także proponowałbym zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania nad zmianami w składach osobowych Komisji Sejmiku. Dziękuję serdecznie. Ponieważ nie ma innych wniosków, zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Przypominam właśnie, że kto jest za podjęciem uchwały, to w wyniku tej uchwały będą powołani do Rady, do Komisji Kultury dwaj radni, Pilecki i Dworzański, oraz dodatkowo pan Pilecki będzie odwołany z trzech komisji. Czy już głosowanie zostało zakończone? Nie. Pan wiceprzewodniczący nie może zagłosować. No to proszę tutaj pomóc panu radnemu, bo się wylogował i jest problem. Nie mam prawa zabronić radnemu. Dobrze, ja wiem co robię. Proszę tutaj zająć się tym, o co proszę. Tak, tak. Wszyscy głosowali? Co chcieli? Tak, no to proszę podać wyniki. To najwyżej do protokołu po głosowaniu dopiszemy. Można podać już wyniki? 13 za, 13 przeciw, wstrzymuje się jedna osoba nie głosowała, dwie osoby nieobecne. Stwierdzam, że uchwała nie została podjęta. No nie głosowałem. Podobno póki czas żyjemy w wolnym kraju, no. Może się to zmieni. Czyli ja zostaję w tych komisjach. Ja oczywiście zapraszam pana przewodniczącego klubu. Bardzo dziękuję za docenienie mojej pracy w pięciu komisjach i będę, rozumiem, pracował tam dalej. Zamykam punkt 16a. Przechodzimy do punktu 17.
Ale panie przewodniczący, ja bym oczekiwał od pana komentarza do tej sytuacji, ponieważ uchwała sejmiku w tej sprawie jest tylko potwierdzeniem woli radnych i na dobrą sprawę to dlaczego pan przechodzi od tak sobie do porządku nad tą sprawą. Ja rozumiem bo pana mecenasa, że de facto nowi radni nie wchodzą w skład komisji, ponieważ nie zostało to potwierdzone, ale to jest bardzo zła praktyka i to nie powinno mieć miejsca coś takiego na sesji sejmiku. Ja myślę, panie radny, że tutaj oczywiście te uchwały zostaną przesłane do organu nadzoru i być może organ nadzoru to w tej sytuacji uchyli tą uchwałę. Co nie zmienia faktu, że uchwała nie została podjęta, więc... No nie, no, a czyli nie obowiązuje, no. No nie obowiązuje, więc... No. Czy panie przewodniczący, jeszcze raz zapraszam szefa klubu Koalicji Obywatelskiej do dyskusji w tym temacie, bo... Wrzucamy do tego pakietu prezydium sejmiku oczywiście, panie marszałku. Chętnie się zgłoszę na te rozmowy. Dobrze, ale to jest naprawdę... No, wydaje się, że lepsza jest rozmowa niż próba siłowych rozwiązań. Rozmawiać zawsze trzeba, panie przewodniczący. Teraz punkt 17. Po przyjęciu informacji w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych województwa podlaskiego za pierwsze półrocze bieżącego roku. Tutaj patrzę, jest upoważniony skarbnik do referowania. Mam pytanie, wszystkie komisje się tym zajmowały, czy tylko które? Bym prosił pod... Bo tak, kultury się nie zajmowała, bo nie była zwołana. Komisja finansowa i... Zdrowia na pewno. I zdrowia. I o rozwoju. Pytanie, czy są radni, którzy nie słyszeli, nie zapoznali się z tym sprawozdaniem i nie słyszeli referowania? Bo być może tylko byśmy przeszli do pytań, bo materia jest bardzo obszerna. Bo tu tym bardziej czekają na nas tutaj dyrektorzy jednostek od rana i widzą nasze tutaj, że tak powiem, działania, ich nie chcę powiedzieć popisy, no i to też może jest pouczające, ale też no być może należałoby w pewnych wybranych kwestiach się dopytać szczegółów. Jeżeli nie widzę sprzeciwu, to tak, takie przyjmiemy, że tak powiem, procedowanie. Natomiast bym prosił po kolei przewodniczących komisji o informację, czy się komisje zapoznały z tym przedmiotem, więc komisja tutaj Skarbu i Finansów, czy informacja była przedstawiona, bo komisja wiem, że miała w porządku w punkcie 17. Komisja Zdrowia przyjęła informację, panie przewodniczący. No, My też rozpatrzyliśmy to. Tak, i jeszcze inna komisja infrastruktury, tak, czy? Tak, komisja zapoznała się teraz z informacją. Więc dobrze, teraz jest w związku z tym otwieram dyskusję, czy są pytania, bo wiadomo jakich podmiotów to dotyczy. Ponieważ nie ma pytań, to mam pytanie w takim układzie do zarządu, czy, bo to jest właśnie to pierwsze półrocze, to jest, w tym roku mamy bardzo, nazwijmy to dynamiczny, czy jakieś są zagrożenia, jeżeli tak, to jakie w drugim półroczu i kogo dotyczą? Może marszałek odpowie. Znaczy przede wszystkim ochrony zdrowia i finansowania w ochronie zdrowia. I o to zabiegamy, żeby te zasady, które teraz weszły, zostały zmienione. One dotyczą nie tylko szpitali wojewódzkich, ale też szpitali powiatowych. Także no mamy nadzieję, że tutaj po piśmie, które zostało wysłane do pana premiera Morawieckiego, już oczywiście jest pewna reakcja. To znaczy wiemy, że pewne kwoty zostały już dołożone do tego, ale jeszcze nas to nie satysfakcjonuje. Także jeśli chodzi o to, to przede wszystkim to. No i druga część to jest to, co mówiłem na komisji. No bardzo zabiegamy o to, żeby też jeśli chodzi o ceny prądu,
była kwestia związana z, już przepraszam, tylko jutro na posiedzeniu rządu ma stanąć wniosek o, znaczy ma stanąć rozwiązanie dotyczące ochrony odbiorców energii elektrycznej poprzez wprowadzenie ceny maksymalnej dla podmiotów wrażliwych, właśnie takie jak szkoły, szpitale, samorządy, instytucje kultury. I tutaj też chcemy, żeby no, była taka no, tarcza ochronna dla tych jednostek. Także to są jakby te dwie rzeczy, o które zabiegamy. No i oczywiście już niedługo wrócimy, ale to jeszcze za wcześnie, żebym ja o tym mówił, do kwestii dróg w pasie przygranicznym, które ucierpiały w związku z kryzysem granicznym i pewne rozwiązania już się pojawią ze strony rządu. Ja w takim razie dopytam, bo zarząd przeznaczył pieniądze między innymi na podwyżki w jednostkach, też tak, na inne koszty i nie tylko dotyczy to, znaczy to zdrowia nie dotyczy akurat. I pytanie, czy w związku z tym w wyniku tych właśnie decyzji rządowych można liczyć na jakąś pewną refundację, ewentualnie uzupełnienie na pewno, na przykład ceny też i energii, tak, które bardzo w tym roku wzrosną i wszędzie wszystkich dotyczy. Znaczy, panie przewodniczący, już niedługo będziemy wiedzieli, naprawdę parę dni i już będziemy znali kompleks wszystkich rozwiązań, bo jest też kwota 13 miliardów złotych, które też zostaną przeznaczone na samorządy gminne, powiatowe, też na samorząd wojewódzki. Także no szereg działań. My to chcemy wszystko zebrać razem i na następnym sejmiku oczywiście wszystko będzie radnym przedstawione. Ale jeżeli pan pytał o zagrożenia, to przede wszystkim chodzi o koszty utrzymania placówek. To znaczy tak, żebyśmy mogli mieć tutaj i oczekujemy wsparcia ze strony rządu. Widać, że działania już są. Takie te działania dotyczące prądu nawet będą dotyczyły jakby tych umów, które już zostały zawarte, co niezmiernie cieszy. No i kwestia oczywiście z wynagradzaniem w ochronie zdrowia. Tutaj zabiegamy o to, żeby to finansowanie było jeszcze wyższe. Dziękuję. Czy są inne głosy w dyskusji? Widzę pan Kondraciuk. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja już pewne rzeczy sygnalizowałem na krótkim posiedzeniu komisji. Wtedy nie byłem taki szczegółowy, nie podałem numerów stron, gdzie to te moje uwagi czego dotyczyły. Więc żeby się krótko i z tym połapać, proszę państwa, powiem, że tutaj mówiłem o braku spójności tutaj w opracowaniu i niektóre jednostki, szczególnie instytucje kultury na stronie na przykład 43 tutaj porównują wskaźniki w kolumnie szóstej, wykonanie za pierwsze półrocze 2002 do wskaźnik do wykonania planu za pierwsze półrocze 2021. Na stronie 49 również mamy podobną sytuację, więc to jest, no nie pokazuje pełnego obrazu tego, co mam, bo to po prostu nikomu niepotrzebne, a kolumnę dodatkową się tworzy zupełnie, ona staje się zbędna. To również dotyczy Podlaskiego Instytutu Kultury, także o tej spójności. Natomiast jeśli chodzi o wykorzystanie, proszę państwa, również zwróciłem uwagę na odsetki, które w niektórych instytucjach w ogóle nie były planowane, ale ze względu na wzrost stóp procentowych na rachunkach, one urosły do bagatela maksymalnie, to co udało mi się ustalić, to chyba poziom ponad 3400%. I tak chyba przychody finansowe szpitala imieniem kardynała Wyszyńskiego w Łomży z 5000 wzrosły do 153 000 odsetki. Niektóre jednostki jak szpital psychiatryczny w Choroszczy w planie miały 0 zł, a w sumie osiągnęły poziom dochodu w wysokości 123 zł. Centrum Onkologii Suwałki Psychiatria też plan był zerowy, a wykonanie 6171 zł. Generalnie proszę państwa, wtedy pan skarbnik na tej komisji, która kilka dni temu miała miejsce, powiedział, że rzeczywiście trzeba z tego korzystać. Ja powiem więcej, każdy ma obowiązek korzystać z odsetek, tak, po to, żeby nie być posądzonym czy oskarżonym o to, że zaniechał możliwości wykorzystania uzyskania dochodu. Więc to jest obowiązek i niektórzy być może w tych swoich planach nie pisząc tego, bo to tak wygląda, że jak nie planował zero, to wzrost też jest zero, a dochód jest, prawda, fizycznie, kwotowo.
Więc chciałbym na to zwrócić uwagę, że rzeczywiście nie tylko ten wzrost stóp procentowych przyczynił się do tak radykalnego wzrostu, również i na kontach tutaj Urzędu Marszałkowskiego, co Państwo też wykazujecie, jest taki dochód. Również w tych jednostkach trzeba posiłkować się jednym schematem, tak żeby ta czytelność wszystkich materiałów, zarówno opieki zdrowotnej, jak i jednostek kultury, była na tym samym poziomie i była podobnie albo tak samo odczytywana. Bo po wskaźnikach proceduralnie, jeśli my to przelatujemy, nieładnie tego słowa użyję, żeby nikomu się, też się źle nie kojarzyło, my po prostu orientujemy się, która jednostka ma, jest w dobrej kondycji finansowej bądź negatywnej. Oczywiście sprawozdanie za pierwsze półrocze jeszcze może się zmienić, bo niektóre jednostki, jak na przykład przychód ze sprzedaży materiałów, jest na poziomie 2,6%, ale to wynika z tego, że chyba tam była jakaś korekta wykonania planu i odniesiono do tej po korekcie, a ta korekta była zdecydowanie wysoka, więc po prostu odniesiono do czego innego, gdzie faktycznie, gdyby przyjąć ten pierwotny plan, byłoby wykonanie dużo, dużo wyższe. To tak pokrótce, ogólnie dziękuję bardzo. Już zwróciłem uwagę, te tabele będą takie same dla wszystkich jednostek, a o ile chodzi o odsetki, no to mogę powiedzieć, jak mamy w urzędzie, teraz lokujemy to na lokaty jedno lub dwumiesięczne z oprocentowaniem 6,45, także to przynosi dodatkowe, konkretne pieniądze. Mogę powiedzieć, że w przeciągu dwóch miesięcy to jest kwota ponad miliona złotych, także to są duże, może nie bardzo duże, ale duże pieniądze. Czy są następne głosy w dyskusji, bo nie widzę, więc zamykam dyskusję w takim układzie i stwierdzam, że, bo to nie ma głosowania, że sejmik zapoznał się z informacją, przyjął informację o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych województwa podlaskiego za pierwsze półrocze bieżącego roku. Zamykam punkt 17, przechodzimy do 18. Tutaj zostaje pan też skarbnik, bo jest upoważniony. Przyjęcie informacji w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa podlaskiego i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej województwa podlaskiego za pierwsze półrocze bieżącego roku. I tutaj jest uchwała do tego zarządu, który przedstawia sejmikowi i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu. W związku z tym mam pytanie do pana, do zarządu, a w zasadzie w tym momencie do pana skarbnika, czy w jakiś sposób RIO zareagowało na tą informację? Nie. Nie, bez komentarza, tak? Tak. Czy jest potrzeba przedstawiania tej informacji? Nie słyszę. Proszę o opinię Komisji Skarbu i Finansów. Zapoznała się komisja. Zapoznała się z informacją. Inne komisje się nie zajmowały? Komisja Zdrowia zapoznała się z informacją. Infrastruktury. Komisja Rolnictwa też się zapoznała. Infrastruktury też się zapoznało. Rozumiem. Komisja Rodziny też. Rozumiem, że w zasadzie wszystkie branżowe komisje się zapoznały. Teraz w związku z tym otwieram dyskusję i zgłosi się pan Kondraciuk. Bardzo proszę. Ja wiem, że niektórzy mówią takie ojejku, już chcieliby opuścić, ale proszę Państwa, tylko dla przypomnienia, to o czym mówiłem w dziale 600 transport i łączność, wykonanie po stronie dochodów jest na poziomie 20% z lekkim tam troszeczkę więcej. I tutaj właśnie to co mówiłem, 84 miliony był plan, po zmianie ten plan wzrósł do 208 milionów. W związku z tym wykonanie na poziomie 42 milionów daje wykonanie 1,95%, czyli wyjątkowo niskie. I gdyby rzeczywiście posiłkować się tylko i wyłącznie wskaźnikami, to byłoby jakaś żenada, prawda? No dokładnie, ale to jest specyfika przepływu środków. Dział 710, tylko zwróciłem uwagę na to, gdzie wykonanie rzeczywiście jest takie troszeczkę na wysoko niskim poziomie, 8, działalność usługowa 8,6%, w dziale działalność mieszkaniowa w dziale 700 18,9, dział 720 informatyka 24,16, kultura i ochrona dziedzictwa na poziomie 7,6%.
0,6% i domy i ośrodki kultury na poziomie 0, z tym, że tutaj plan jest około prawie 20 milionów, natomiast tak. Wykonanie jest na poziomie 475 zł, także tak do końca nie jest 0, jest to po prostu 0 z poprzecinku jakiejś 0, prawda? To na to chciałem zwrócić uwagę, że rzeczywiście nie jest takie wiążące. Ta druga połowa może być taka turbo, prawda, przyspieszenie i może ten plan zostanie zrealizowany, ale to też daje pogląd dla zarządu, żeby rzeczywiście na tych niskich wykonaniach mógł zrobić to, co można zrobić, co da się zrobić, żeby wykonanie ostatecznie, jak spotkamy się za pół roku, było rzeczywiście zbliżone przynajmniej do planu. Dziękuję. Dziękuję. Czy pan Skamik skomentuje? Znaczy to jest specyfika przepływu środków, gdzie wydatki jednocześnie są dochodem, choćby na drodze August Zabudów Nowosady, tam jest wydatek i jest dochód ze środków unijnych. Pierwszo ponosimy wydatek ze swoich środków, a potem dostajemy refundację i wtedy to plan dochodów wypełnia. Specyfika po prostu, akurat w tym zakresie. Podobnie jest z całym PZDW, tam jak dobrze pan radny zauważył, tam jest bardzo niskie wykonanie w tym momencie, ale jedno może remonty, które są na 40 milionów złotych wykonane, na 2 miliony inwestycje. Tam jest ta droga Łapy, między innymi obwodnica Łap. To jest 100 milionów i ona drastycznie jakby zawyża plan, a obniża wykonanie. I ona jak zejdzie, to jest na poziomie 15%, od razu to wykonanie idzie do góry. Specyfika. No chyba jeszcze, panie skarbniku, jest jeszcze taki problem, że budżet jest jednoroczny, więc jak my go przyjmujemy, to my części tych wydatków dotyczy. Nim są przetargi, nim tam wykonawca cokolwiek zrobi, usługę nawet jakąś, to trwa i dopiero w drugiej połowie roku są wydatki. Druga połowa roku. Więc zobaczymy, no, jak byłby taki wniosek, to możemy po trzech kwartałach ewentualnie tutaj pana skarbnika popytać, jak to wygląda. Ale myślę, że po pierwsze nie ma takiego wniosku, no. Bo myślę, że praktyka jest już taka, znamy, że to tak bardzo często bywa. Czy są inne jeszcze wnioski? Ja tylko dodam, że ja na dochodach się skoncentrowałem, wydatki zupełnie są inne i tam ta specyfika wydatkowania tych środków jest zupełnie inna. Tak, ale to jest plan dochodów i wykonanie dochodów. Dobrze, ponieważ chyba już wszystko zostało wyjaśnione i te wątpliwości, więc chcę tutaj skwitować tak, że Sejmik zapoznał się z informacją o przebiegu wykonania budżetu województwa podlaskiego, kształtowania wieloletniej prognozy finansowej województwa podlaskiego za pierwsze półrocze i przyjął tą informację. Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 19. Informacja rządu województwa podlaskiego o wykonaniu uchwał Sejmiku Województwa Podlaskiego za pierwszy kwartał bieżącego roku. Na sesji Sejmiku jest upoważniony do referowania pan marszałek. W związku z tym mam pytanie takie, czy jakieś uchwały zostały niewykonane? To jest na końcu taka informacja. Uchwała ja nie, panie przewodniczący, było to, ten temat był przedmiotem obrad Komisji Rewizyjnej i o ile sobie przypominam, nie było uwag, zastrzeżeń, aczkolwiek myśmy nie opiniowali tego w głosowaniu, natomiast nie było zastrzeżeń na Komisji Rewizyjnej do tego punktu, więc myślę, że nie ma podstaw do dyskusji. Tutaj jest na końcu ta uwaga, która to kwituje przed podpisem marszałka, tak, bo no, że zostały wszystkie uchwały podjęte przez Sejm zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Podlaskiego. Natomiast uchwały Sejmiku podlegające publikacji zostały przesłane do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Marszałek Województwa Podlaskiego przedstawia Wojewodzie Podlaskiemu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia. W tym samym terminie marszałek województwa podlaskiego przesyła RIO uchwały objęte zakresem nadzoru Izby. Bo to idzie tak dwustopniowo i część uchwał to ja bezpośrednio, a część ja i później dalszą częścią się zajmuje pan marszałek. To tak pod względem formalnym. Chodzi o to publikowanie. I teraz
Co tutaj? Sejmik zapoznał się z informacją zarządu o wykonaniu uchwał sejmiku za pierwszy kwartał bieżącego roku. Zamykam punkt 19. Przechodzimy do punktu 20. Informacja o kontrolach przeprowadzonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku i jednostkach organizacyjnych w pierwszym półroczu bieżącego roku. I tutaj na sesji sejmiku jest upoważniony do przedstawienia imienia zarządu pan marszałek. Czy pan marszałek chciałby coś dodać poza opinię komisji rewizyjnej? Zaraz, momencik, poza tą informacją? Nie. Opinia komisji rewizyjnej jest w tej sprawie? Również to było przedmiotem obrad komisji, ale myśmy też tego formalnie nie opiniowali, aczkolwiek zastrzeżeń na posiedzeniu komisji też do tego nie było. Otwieram dyskusję. Nie widzę chętnych do dyskusji. Zamykam dyskusję. Stwierdzam, że sejmik przyjął informację o kontrolach przeprowadzonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku i jednostkach organizacyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku. Przechodzimy do punktu 21. Informacja marszałka o bieżącej pracy zarządu województwa podlaskiego. I tutaj państwo otrzymali takie trzy właśnie informacje. Jedna w okresie od 2 września do 21 września, druga od 4 sierpnia do 1 września. No i trzecia od 22 czerwca do 3 sierpnia bieżącego roku. I mam pytanie, czy są zapytania jakieś do w sprawie tych informacji? Nie ma, więc w związku z tym stwierdzam, że... A jest, pan Leszczyński, proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, właściwie to może we wnioskach wolnych, ale to dotyczy prac zarządu. Chodzi o uchwały, które podjęte zostały w dwóch działaniach, budowa i modernizacja dróg lokalnych i gospodarka wodno-ściekowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. No i tam z tych informacji, które wiemy, zostało w jednym i drugim działaniu złożonych dużo więcej wniosków niż jest pula środków do wykorzystania. W pierwszym działaniu jakby 20 wniosków, na razie nie ma finansowania, a w gospodarce wodno-ściekowej 41. I też na komisji rolnictwa też rozmawialiśmy o tym, ale chciałem zapytać tu zarząd pana marszałka, jakie byłyby możliwości. Wiem, że to jest z programu rozwoju obszarów wiejskich, żeby zarząd wystąpił do ministra o zwiększenie środków, jakie działania w tym zakresie były podjęte. No i taki wniosek też myślę mój, jak komisji rolnictwa, żeby właśnie tych środków było więcej, bo faktycznie tych inwestycji potrzebnych w tym obszarze jest dużo. No i samorządy, jeżeli złożyły, to liczą. A to i drogi, a szczególnie gospodarka wodno-ściekowa, która jest tutaj bardzo pod względem ochrony środowiska ważna. Dziękuję. Kto udzieli odpowiedzi? Pan marszałek Łukaszewicz. Jeśli chodzi o gospodarkę wodno-ściekową, to tak jak rozmawialiśmy z panem radnym, będziemy zabiegać o to, żeby alokacja została zwiększona. Nie wiemy, czym to się skończy. Mamy nadzieję, że te zabiegi będą skuteczne. Wniosków o pomoc wpłynęło na prawie 250 milionów złotych. My jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy po kursie euro, to chyba było z 21 września, udzielić pomocy na kwotę 111 milionów złotych. Wiadomo, że te potrzeby wodno-kanalizacyjne są bardzo, bardzo dużo, bardzo duże. Dofinansowanych zostanie około 34 projekty, jeśli dobrze pamiętam. Jeśli chodzi o listę z dróg, to na ostatnim zarządzie zwiększyliśmy finansowanie o gminę Siemiatycze. Tam chodziło o dojazd do zakładu firmy Proner. To tyle, dziękuję. Czy wystarczy ta informacja? No tak, dziękuję. Z tym, że
No liczę, że tu zarząd będzie monitorował i ośrodki, wiem, że z programu rozwoju obszarów wiejskich ogólnie nie są w pełni wykorzystane i nie wiem, na ile jest to możliwe przesunięcie z innych osi na właśnie na te działania samorządowe. Myślę, że warto było o to zabiegać. Nie widzę innych głosów w tej sprawie, więc zamykam dyskusję i stwierdzam, że Sejmik zapoznał się z informacją marszałka o bieżącej pracy zarządu ujętą w tych trzech materiałach, które wcześniej wymieniłem. Przechodzimy do punktu 22. Informacja o złożonych interpelacjach, udzielonych odpowiedziach w okresie od 27 czerwca. Tu była interpelacja pana radnego Macieja Drzywno, dwie odpowiedzi. Czy są uwagi w tym punkcie radnych? Co do udzielonych odpowiedzi, ale też ewentualnie przybliżenie interpelacji, widzi pan radny, czy tam jakieś inne uwagi? Nie ma. Stwierdzam, że informacja została tutaj, że Sejmik zapoznał się z informacją o złożonych interpelacjach, udzielonych odpowiedziach. Zamykam punkt 22. Przechodzimy do punktu 23. Informacja o działalności przewodniczących w Sejmiku od sesji 27 czerwca. Tu państwo macie właśnie tą informację dotyczącą mnie i panów wiceprzewodniczących. Czy są jakieś pytania, uwagi co do tego? Słucham? Niestety nie dosłyszałem, o co chodzi. Ma jakieś pytania, to proszę bardzo. Tutaj jest, ale tu jest informacji, jest zawarte, co pan wiceprzewodniczący Siekierko robił. Więc tutaj proszę się zapoznać. Rozumiem, że nie ma innych uwag. Stwierdzam, że Sejmik zapoznał się z informacją o działalności przewodniczących Sejmiku. Zamykam ten punkt 23. Przechodziliśmy do punktu 24. Wolne wnioski, informacje. Proszę pan Wożański. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. W zasadzie ja chciałem to pytanie zadać panu marszałkowi podczas posiedzenia Komisji Kultury, Edukacji, Turystyki i Sportu, ale ponieważ pan marszałek wraz z kolegami uniemożliwił mi członkostwo w tej komisji, więc zmuszony jestem zapytać pana marszałka tu podczas sesji. No pan marszałek też jest członkiem tej komisji. Więc panie marszałku, na początku miesiąca media donosiły o zmianie na stanowisku w pańskim gabinecie. I o ile ja nie mam nic przeciwko temu, żeby pan powołał, kogo pan uważa za stosowne na stanowisko zastępcy dyrektora gabinetu i powinien mieć pan do tego prawo. Nie wiem, jak pan z tego korzysta. Natomiast media donosiły o tym, że pańskim zastępcą w gabinecie, zastępcą dyrektora w gabinecie został pan Tołkin Żmijewski, który był zastępcą dyrektora opery. Chciałbym zapytać, w jakim to trybie pan Tołkin przestał być zastępcą dyrektora opery, bo był tam podobno znakomitym zastępcą. Czy on pełni te funkcje jedną i drugą i u pana i w operze dotychczas? Jaki był jego status w operze w tym momencie? Ponieważ media pisały o tym, że pan Tołkin Żmijewski zrobił porządek w operze i został zastępcą dyrektora w pańskim gabinecie. I to informacja od pracowników, ja tu zacytuję z informacji, które posiadamy. To jest jakiś polityczny układ, to jest kwintesencja sposobu pojmowania, czym są instytucje kultury. Są to synekury dla partyjnych dołów. Ciekawe, kto pana Tołkina Żmijewskiego zastąpi jako zastępcę dyrektora opery. To właśnie on według Urzędu Marszałkowskiego trzymał tutaj porządek.
Zatrudnienie zwiększyli do granic możliwości. Tolkien zatrudnił w operze swoich sąsiadów, od kierowcy po sprzątaczki, złote rączki, pracowników administracji itd. Chciałbym pana zapytać, jak to jest, że właśnie człowiek, który ma taką opinię jako zastępca dyrektora, zostaje zastępcą w pańskim gabinecie. Dziękuję bardzo. Pan marszałek, tak, ale znaczy to jest opinia z prasy, co to za opinia? Słucham? Ta opinia, no pan cytuje opinię. Nie, to ja cytuję z mediów, które powołuje się na rozmowę z pracownikami. Wie pan, ja nie chcę mówić o tym, co sam wiem, żeby się nie narażać na jakieś tam... Czy z jakiejś gazety to jest? Tak, to jest z jednego z dzienników, który pisał na początku miesiąca. No, dziękuję. Oczywiście stosowną odpowiedź wyślemy do pana radnego, bo tu jest wiele wątków, także trzeba to tak jak trzeba wytłumaczyć, bo widać, a to nie powiem duża trudność. Nic mi pan nie powie dzisiaj? Widać nie, no. To pan kwater. Materia jest tak złożona tutaj z tego, co pan przewodniczący podał. W związku z tym, no, trzeba się dowiedzieć, jaki to dziennik, co to za informacje, no nie możemy się plotkami zajmować, jesteśmy poważni. Jaki to pan marszałek, dobrze wie, panie marszałku, to nie są plotki. Ale ja panu nie przeszkadzałem, panie przewodniczący. No. Po prostu zbierzemy to wszystko, jest to nagrywane dzisiaj, w związku z tym oczywiście do każdej tej kwestii pana odniesiemy się na piśmie, dostanie pan w stosownym czasie odpowiedź. No. A tak nawiasem mówiąc, to ten dobrze sam by było dziennik, ten, którego żeby... dziennikarkę pan Tołkim Brzmiejewski w niewybredny sposób pomówił, więc to ten sam dziennik. Nie wiem, co to za dziennik, chyba go nie czytam. No dobrze, ale teraz pan Kwaterski został... Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie do pana marszałka Kozickiego, być może pana marszałka Olbrysia. Chciałem zapytać o drogę wojewódzką 651 Sejny-Szypliszki. Wiem, że ona była w planach bardzo szeroko pojmowana, jeśli chodzi o inwestycje. Na razie taka cisza. Czy można dostać odpowiedź, czy są jakieś plany inwestycyjne w tej sprawie? Bo jest bardzo, bardzo zniszczona. Dziękuję bardzo. Znaczy droga jest wpisana do tych dróg istotnych z punktu widzenia obronności państwa. No i to nie my, a Ministerstwo Obrony Narodowej za pośrednictwem Ministerstwa Infrastruktury decyduje, która droga w ramach tych środków ma być realizowana. Ja tylko przypomnę, że realizujemy w ramach tego wsparcia MON-owskiego kwestię związaną z drogą Hajnówka Bielsk-Podlaski. Też realizujemy drogę, którą tam jeszcze była, Bielsk-Hajnówka. To czyli panie marszałku, to mi wystarczy, chodzi o to, czy jest znaczy, aktualne, czy to jest dalej aktualne, czy coś się zmieniło. Znaczy nie, no my cały czas zabiegamy o to, żeby ta droga była realizowana, tylko czekamy na odpowiedź z Ministerstwa Obrony Narodowej, o tak. Okay, dziękuję bardzo. Pan Siekiera jeszcze chciał prosić. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałbym już tak na koniec w imieniu wszystkich mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego podziękować zarządowi, Wysokiemu Sejmikowi za to, że dzisiaj do wieloletniej prognozy finansowej została wpisana obwodnica Soku. Jest to część drogi wojewódzkiej 678, drogi zniszczonej, no i gdzie remont jest, myślę, potrzebny, nawet cała przebudowa. I za to tutaj wielkie podziękowania. No liczymy na to, że ta droga zostanie w całości przebudowana. Także jeszcze raz dziękuję bardzo. Proszę państwa, w ten sposób dobrnęliśmy do końca. Zamykam punkt 24 i jesteśmy w punkcie 25. Zamykam 45. sesję sejmiku. Właśnie musiałem sprawdzić, żeby się nie pomylić.
ustawy.